moc ludzkie serce ma. Gwałt przychodzi od człowieka. Pogarda ma człowieka twarz. Spisek nosi ludzki płaszcz. Od zarania dziejów było tak. Był sobie król i ten król potrzebował pieniędzy. Miał on do wyboru jedynie dwie opcje. Pierwsza to wydobywanie złota i bicie własnej monety. Przykładem może być autentycznie wielki polski król Kazimierz. W przypadku, gdy kraj nie dysponował pokładami złota i srebra, na horyzoncie zawsze majaczyła druga opcja. Trzeba było to złoto komuś ukraść. W tym celu mężczyzn broniących kraju mordowano, kobiety gwałcono, a dzieci sprzedawano w niewolę. Opcja druga była bardziej popularna, może dlatego, że mężczyźni zawsze lubili sobie troszkę pogwałcić. Często korzystano z drugiego sposobu, nawet wtedy, gdy pierwsza opcja była dostępna. I tak wygląda pokrótce historia ekonomiczna świata według Jana W. Cliffa. Tak więc, skoro zajęcia z zarządzania i finansów mamy już zaliczone, przejdziemy do naszego głównego tematu. Żyjemy w czasach niezwykłych. Nie dlatego, że zombiaki snują się po ulicach wpatrzone w swoje elektronowe mózgownice. Nie chodzi tu również o triumf techniki nad człowieczeństwem. Rysunek, nad którym ślęczę cały dzień, sztuczniak AI wykona w minutę. Mimo to i tak będę skrobał ołówkiem po kartce papieru. Będzie to opowieść osadzona w historii. Po wielu latach ignorancji przyznać muszę, że historia świata jest fascynująca. Kiedyś interesowała mnie mało. Bardzo mało. Doskonale pamiętam twarze wszystkich moich nauczycieli historii. Płakali, gdy mnie widzieli. Wielkie, gorzkie łzy lały się po ich pedagogicznych policzkach. Ale mimo to opowiem wam o ludziach, o żałosnych kanaliach, które w historii otrzymały przydomek Wielki. Ich szczątki spoczywają w okazałych budowlach i są otaczane czcią przez kolejnych wielkich naszego świata. Będzie to również opowieść o niesamowitych, naprawdę wielkich ludziach, o których inni zapomnieli. Często ich kości zamieniono w popiół, a ich imiona, jeśli są w ogóle wspominane, otoczono drwiną i szyderstwem. W oficjalnej wersji historii nie ma dla nich miejsca i nigdy nie będzie, póki ten świat będzie trwać. Ale ja pamiętam i tę wiedzę przekażę wam, abyście i wy pamiętali. A wy być może przekażecie ją dalej, aby i inni pamiętali. Po tym nieco przydługim wstępie, szybkim truchtem przejdziemy do tematu tego filmu. Do fundamentalnych praw człowieka. Czegoś, co wydaje się nam oczywiste. Do prawa do własnej opinii, wolnej wypowiedzi i co za tym idzie automatycznie, do wolności sumienia. Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że niektóre tematy istnieją wyłącznie w internecie. Nie usłyszycie o nich w oficjalnych mediach. Jednak i w sieci internetowej cenzorskie zapędy Google'a, YouTube'a, Facebooka czy X Twittera sprawiają, że w najbliższej przyszłości resztki tych praw znikną całkowicie. Pozostaną jedynie filmiki o kotkach wspinających się po firankach, psach sikających na własny nos i uroczych panienkach prezentujących swoje wypukłe partie. Warto tu zauważyć, że niekiedy całkiem imponujące. Inne tematy znikną. Nie tylko znikną, ale każdy, kto ośmieli się poruszać te zakazane tematy, będzie miał kłopoty. Oto Jordan Peterson, profesor psychologii klinicznej na Uniwersytecie w Toronto, Kanada.
jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych intelektualistów naszych czasów z powodu kilku jego opinii wyrażonych w wywiadach i na Twitterze. Zaczęła się na niego nagonka. Może stracić licencję na wykonywanie zawodu, jeśli odmówi narzuconej przez sąd reedukacji. Zapewniam was, kochani, ten koleżka jest naprawdę bardzo, bardzo bystry. Sama idea, żeby poddać takiego mózgowca reedukacji, gdzie kilku kretynów nieudaczników będzie tłumaczyć Petersonowi, że nie istnieje coś takiego jak płeć, a mężczyzna i kobieta to wymysł chorego umysłu, jest tematem na kasową komedię. To mógłby być hit. Tyle tylko, że wszystko to dzieje się w rzeczywistości. To nie jest kino niszowe, to nie jest nawet paradokument z komentarzem Naruciaka. Rowan Atkinson, brytyjski aktor i komik, występując podczas sympozjum poświęconego wolności wypowiedzi, powiedział, że nadszedł taki czas, gdy nie może już żartować na żaden temat. Stwierdził, że dzisiejsze realia przypominają mu postać z absurdalnego serialu, w którym niegdyś grał. Był tam policjant Constable Savage, który zwykł był aresztować ludzi za takie wykroczenia jak nieprzyzwoity rodzaj chodu albo zbyt szybkie mówienie w miejscu publicznym, ewentualnie za rozpinanie spodni i oddawanie moczu w publicznej toalecie. Samo zjawisko fact-checkerów napełnia niepokojem. Założenie, że przeciętny człowiek jest zbyt głupi, aby myśleć samodzielnie, jest otwarciem drogi do cenzurowania każdej wypowiedzi. Ten schemat zakłada potrzebę istnienia ciała cenzorskiego, które sprawdza, która informacja jest prawdziwa, a która nie. To jak w sowieckiej Rosji. Ciekaw jestem tylko, kto sprawdza fact-checkerów i to całe Ministerstwo Prawdy. No chyba, że wykupili pakiet nieomylności w Watykańskiej Akademii Tylko Jedynie Prawdy. Zasada jest taka, że tam, gdzie znika prawo do wolnej wypowiedzi, w drugiej kolejności ginie prawo do wolności sumienia. A tam, gdzie umiera wolność słowa, głowę podnoszą tyrani. Możecie to spokojnie cytować. Ta opowieść o walce o prawo do własnej opinii i wolności sumienia ma swój początek w głębokiej starożytności. I tam też ją rozpoczniemy. Będzie to niestety długa i krwawa opowieść.
Systemy rządów, od czasu, gdy posiadamy zapisy historyczne, nie były tolerancyjne. Król był władcą ciał i dusz swoich poddanych. Reprezentował autorytet państwa i jego najwyższy religijny majestat. To, w co wierzył monarcha, było religią państwa. Wolność sumienia nie była respektowana. Zdarzały się oczywiście wyjątki. Babilończycy stwierdzili, że zamiast walczyć z bogami podbitych ludów i zmuszać ludność do oddawania czci babilońskiemu panteonowi, należy tych ludzi asymilować. Obcy mogli czcić swoje bóstwa, ale jednocześnie byli stopniowo kształtowani, aby w końcu stać się częścią babilońskiego imperium. To był cały system powolnego formowania. Żydzi, którzy trafili do Babilonu po zburzeniu Jerozolimy przez Nebukadnezara w roku 586 przed Chrystusem, wymieszali swój system wierzeń z babilońskim. Od tej pory mówimy o talmudycznym judaizmie, którego podstawą jest kabala, czyli hebrajski okultyzm. I trwa to do dzisiaj. Pomimo tej pozornej tolerancji zdarzały się wypadki, gdy wszyscy urzędnicy i władcy prowincji musieli okazać swoją uległość wobec Marduka i chwały Babilonu. Ostatni król Judy, Sedekiasz, również dokonał takiej formalności, potwierdzając swój status wasala złożeniem przysięgi, którą później zresztą złamał. W trzecim rozdziale Księgi Daniela trzech wysokich urzędników odmawia oddania czci bóstwu Babilonu. Byli oni Hebrajczykami. Wtedy Nebukadnesar we wściekłości i gniewie rozkazał przyprowadzić Szadraka, Meszaka i Abednego. Przyprowadzono więc ich przed króla i zwrócił się do nich król Nebukadnesar i zapytał ich: czy to prawda, Szadraku, Meszaku i Abednego, że nie czcicie moich bogów i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wystawiłem? Teraz więc bądźcie gotowi, aby w chwili, gdy usłyszycie dźwięk trąby, fletu, harfy, sambuki, psalterionu, cymbałów i wszelkich instrumentów muzycznych, upaść i oddać pokłon posągowi, który wykonałem. Jeśli nie oddacie pokłonu, zostaniecie w tej samej godzinie wrzuceni do środka pieca rozpalonego ogniem. A kim jest ten Bóg, który by mógł was wyrwać z mojej ręki? Trzeci rozdział Księgi Daniela oraz 13 rozdział Apokalipsy dopełniają się wzajemnie. Nie jest możliwe zrozumienie Apokalipsy Jana bez znajomości Starego Testamentu. To instrukcja obsługi. 13 rozdział Księgi Objawienia jest absolutnie niemożliwy do rozszyfrowania bez Daniela. Oprócz tego jest jego rozwinięciem. W obu rozdziałach mamy te same elementy. Posąg oraz obraz. Dekret mający w pogardzie ludzkie sumienie. W obu mamy wymuszenie oddawania pokłonu posągowi. W obu niezastosowanie się do rozkazu grozi karą śmierci. A także w obu występuje liczba 666. W Księdze Daniela są to wymiary posągu. Złoty posąg o wysokości 60 łokci i szerokości 6 łokci według babilońskiej numerologii miał również 6 łokci głębokości. Dla Daniela, wykształconego w szkołach Babilonu, było to oczywiste. A herold zawołał donośnym głosem: rozkazuje się wam, ludy, narody i języki, w chwili, gdy usłyszycie dźwięk trąby, fletu, harfy, sambuki, psalterionu, cymbałów i wszelkiego instrumentu muzycznego, macie paść i oddać pokłon złotemu posągowi, który wystawił król Nebukadnesar. A kto nie upadnie i nie odda pokłonu, zostanie w tej samej godzinie wrzucony do pieca rozpalonego ogniem. Coś mi się wydaje, że muzyka ma tu duże znaczenie. Wprowadza w euforię i wtedy łatwiej zmienia się swoje moralne wzorce. Jak wszyscy skaczą, to i my skaczymy.
Jak wszyscy się kłaniają, to w zasadzie głupio jest samemu się nie pokłonić. To nie uprzejme. To idzie z automatu. W tym konkretnym przypadku ta metoda nie zadziałała. Ci ludzie byli zdeterminowani bronić swojej wolności sumienia. To jest obraz sytuacji, która będzie się powtarzać przez wszystkie wieki. Drakońskie prawa państwa, groźby, zastraszanie, urabianie i wreszcie wyrok śmierci dla niepokornych. Odtąd był to przykład dla każdej osoby, czy to w starożytnym Rzymie, czy średniowiecznej Europie, która decydowała się wytrwać przy swoich przekonaniach, a konsekwencje zawsze były srogie. Nasz Bóg, którego chwalimy, może nas wyrwać z pieca rozpalonego ogniem i z Twojej ręki. Czy wyrwie nas, Królu, czy nie wyrwie? Niech Ci będzie wiadomo, Królu, że nie będziemy chwalić Twoich bogów, ani nie oddamy pokłonu złotemu posągowi, który wystawiłeś. Żaden pogański władca opisany w Biblii nie otrzymał tak pozytywnej opinii jak Cyrus. Był on synem Kambyzesa, ostatniego pełnoprawnego króla Medów. Nabonid z Babilonu, Amasis z Egiptu, Spartanie i Krezus z Lidii w Azji Mniejszej zawarli sojusz przeciwko Cyrusowi. Postanowili podporządkować sobie młodego i energicznego władcę, który w szybkim tempie budował swoje państwo. Nic to nie dało. Cyrus był już zbyt potężny. Po zdobyciu Sardes, uważanego za twierdzę niemożliwą do zdobycia, osiągnął pozycję, która pozwalała mu na dokonanie kolejnego wielkiego zwycięstwa. Babilon był twierdzą twierdz. Od czasu asyryjskiego króla Senacheryba nikt nie kwapił się do oblegania Babilonu. Nikt nie był na tyle szalony, aby zaatakować to potężne miasto. Jego mury od czasu Senacheryba zostały wzmocnione i były gigantyczne, a zapasy wody i żywności w przypadku oblężenia były niezmierzone. Cyrus Achemenida zdobywa Babilon w roku 539 przed Chrystusem. Jego imię pojawia się na 100 lat przed jego narodzeniem u proroka Izajasza. Tak mówi Pan do swego pomazańca Cyrusa, którego prawicę ująłem, by podbić przed nim narody, rozpinać biodra królów i otworzyć przed nim wrota, a bramy nie będą zamknięte. Ja pójdę przed Tobą, a krzywe drogi wyprostuję, skruszę spiżowe wrota, a połamię żelazne rygle i dam Ci ukryte skarby i bogactwa schowane, abyś poznał, że ja jestem Panem, Bogiem Izraela, który Cię wzywa po imieniu. Sława wielkiego Cyrusa wyprzedzała go na długo, zanim pojawił się w jakimś regionie. Jak nikt dotąd na świecie rządził podbitymi narodami sprawiedliwie i bez okrucieństwa. Nie tylko Hebrajczycy lubili Cyrusa. Pozwolił im przecież wrócić do ojczyzny. Nawet mieszkańcy Babilonu, zmęczeni anarchią rządów Nabonida i Belszazara, witali go jak wyzwoliciela. Tak mówi Cyrus, król Persji. Pan, Bóg niebios, dał mi wszystkie królestwa ziemi. On też rozkazał mi, abym zbudował dla niego dom w Jerozolimie, która jest w Judzie. Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech będzie z nim jego Bóg. Ten niech uda się do Jerozolimy w Judzie i niech buduje dom Pana, Boga Izraela. On jest Bogiem, który jest w Jerozolimie, a każdego, kto został w jakimkolwiek miejscu, gdzie teraz przebywa, niech ludzie tego miejsca wspomagają go srebrem, złotem, dobytkiem i bydłem, a także dobrowolnymi ofiarami dla domu Bożego, który jest w Jerozolimie. Jego władza po zdobyciu Babilonu trwała zaledwie 9 lat. Jego śmierć wywołała wielki smutek wśród jego poddanych. Oni
nie udawali tego smutku. Imperium Persów przetrwało następne 200 lat. Królowie, którzy po nim przyszli, rządzili twardą ręką, a ich imperium sięgało od Egiptu aż do dzisiejszego Afganistanu i Pakistanu. Byli to Kambyzes, Dariusz, Kserkses, Artakserkses i paru innych. W kwestii sumienia Persowie byli raczej tolerancyjni. Jednak po śmierci Cyrusa każdy naczelnik prowincji musiał oddać pokłon wielkiemu Shahan Shah, czyli królowi królów. Tak się sami nazwali. Ten hołd odbywał się w imponującym Persepolis. Aleksander Macedoński pobił Persów w bitwie pod Gaugamelą w październiku roku 331 przed Chrystusem. Po zwycięstwie nad Dariuszem III Aleksander wkroczył do Pasargadaj, gdzie znajdował się złoty sarkofag z ciałem Cyrusa Achemenidy. Ukłonił się z szacunkiem przed grobem wielkiego Persa. Na ścianach widniały napisy w języku staroperskim. W przekładzie Plutarcha brzmiało to następująco. O człowiecze, kimkolwiek jesteś i skądkolwiek przychodzisz, wiedziałem o tym, że przyjdziesz. Jestem Cyrus, który zdobył władzę dla Persów. Nie żałuj mi tego skrawka ziemi, który okrywa moje ciało. Aleksander kazał zabezpieczyć i opieczętować grób. Nie zdało się to na nic. Grobowiec został w późniejszych latach splądrowany i odtąd stoi pusty. W 1879 roku w fundamentach świątyni Esagila w Babilonie odkryto gliniany cylinder zapisany pismem klinowym. Znajdowało się na nim orędzie króla Cyrusa do Babilończyków. Jest w nim oczywiście troszkę propagandy, gdy król oświadcza, że Marduk przemówił do niego i kazał mu zdobyć Babilon. Sugeruje w nim, że bóstwo nie było zadowolone z władzy sprawowanej przez Nabonida. Nabonid był głównym władcą, a Belszazar koregentem. Bardzo długo ateistyczni uczeni utrzymywali, że Belszazar to tylko legenda z Biblii i nigdy nie istniał. Do momentu, gdy odkopano dowody na jego istnienie. Dlatego w księdze Daniela Belszazar proponuje prorokowi władzę jako trzeciemu w królestwie. Przyczyna była prosta. On sam zajmował miejsce drugie jako koregent. W wierszu 32 cylindra czytamy. Bogów, którzy tam mieszkali, odesłałem do ich domu i pozwoliłem im przenieść się do wiecznego mieszkania. Zebrałem wszystkich ich ludzi i sprowadziłem ich z powrotem do ich domów. Jest to nawiązanie do zarządzenia zapisanego w księdze Ezdrasza, aby Hebrajczycy wrócili odbudowywać świątynię w Jerozolimie. Uważa się czasem, że cylinder Cyrusa jest pierwszym przykładem aktu prawnego, który na długo przed angielską Magna Carta zapewniał ludom prawa człowieka. W mojej opinii jest to lekka nadinterpretacja. Nie szukając daleko, niewolnictwo nadal istniało w państwie Persów. Po Persach nastało Imperium Greckie, które było również w miarę tolerancyjne. Wyjątkiem byli Seleucydzi, jak Antioch IV Epifanes, znany z apokryficznych ksiąg machabejskich. Niemniej nie istniały żadne akty prawne, które broniłyby praw do wolności sumienia. Zresztą nikt ze starożytnych nie myślał w takich kategoriach. To nie jest w ogóle ludzka mentalność. Wielki Pompejusz w kilka miesięcy oczyścił wody Morza Śródziemnego z piratów i powiódł rzymskie orły aż na Kaukaz. To właśnie on w Syrii pobił i złożył z tronu ostatniego Seleucydę. Po Imperium Greków Rzymianie uzyskują status supermocarstwa i jedno imperium przechodzi w drugie. Zresztą Rzymianie będą zawsze pod wpływem greckiej filozofii i kultury. O Rzymie opowiem w kolejnych rozdziałach.
Pomimo, że kilku władców było tolerancyjnych, to zasada pozostawała niezmienną. W opinii rządzących to monarcha był panem sumienia swoich poddanych. Tak to funkcjonowało od niepamiętnych czasów i było to niemal powszechnie akceptowane. I świat wyglądałby tak zawsze, gdyby nie pewne wydarzenie. A stało się to w małym, prowincjonalnym i bardzo biednym kraju na obrzeżach Imperium Rzymskiego. Tam nawet kawałek suszonej ryby uchodził za rarytas. Ci ludzie byli ekstremalnie biedni. Ten kraj to była Judea, gdzie nawet najwięksi bogacze mogli być jedynie bardzo ubogimi krewnymi rzymskiej arystokracji. I właśnie tam, a było to w czasach cesarza Tyberiusza, pewien człowiek w kilku zaledwie słowach obalił tę tyrańską zasadę. Ten skromny człowiek przedstawił zasady, które stały się później podstawą wszelkiej wolności. Potem posłali do niego niektórych z faryzeuszy i Herodianów, aby go pochwycili w mowie. Gdy przyszli, powiedzieli mu: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdziwy i nie zważasz na nikogo. Nie oglądasz się bowiem na osobę ludzką, ale drogi Bożej w prawdzie uczysz. Czy wolno płacić podatek cesarzowi, czy nie? Mamy go płacić, czy nie płacić? A on poznał ich obłudę i powiedział do nich: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi grosz, żebym mógł go zobaczyć. I przynieśli mu. A on ich zapytał: Czyj to wizerunek i napis? Odpowiedzieli mu: Cesarza. Wtedy Jezus im odpowiedział: Oddawajcie więc cesarzowi to, co należy do cesarza, a co należy do Boga, Bogu. I podziwiali go. Mamy tutaj przedstawicieli Kościoła, faryzeuszy oraz przedstawicieli państwa, Herodian, w zgodnej harmonii. Kościół i państwo. Pytanie było niezwykle zwodnicze. Każda odpowiedź kwalifikowała się jako zdrada stanu. Gdyby Jezus powiedział, że nie trzeba płacić podatku cesarzowi, to wtedy zajęliby się nim Rzymianie. Takie poglądy głosili zeloci, grupa gorliwych i fanatycznych wyznawców judaizmu. To oni głównie podżegali do ciągłych powstań przeciwko rzymskiemu najeźdźcy. Powstania wybuchały praktycznie co roku i były topione w morzu krwi przez Rzymian. Faryzeuszom, tym hasidim, czyli pobożnym, było bardzo blisko do zelotów. Druga odpowiedź: trzeba płacić podatek cesarzowi. Dałaby okazję do zniesławienia i oskarżenia Chrystusa przez Sanhedryn, taki żydowski parlament. Denar był srebrną monetą, która była powszechnie używana w starożytnym Rzymie od końca III wieku przed naszą erą do III wieku naszej ery. Czyj to wizerunek i napis? Zapytał Chrystus. Na rzymskich denarach pojawiał się portret cesarza, który nosił status boski oraz znajdował się tam napis Pontifex Maximus. Cesarz był nie tylko Bogiem, ale również najwyższym kapłanem. Dla Hebrajczyków było to bluźnierstwo, dlatego odpowiedź Jezusa była zaskakująca i mistrzowska. Oddawajcie więc cesarzowi to, co należy do cesarza, a co należy do Boga, Bogu. Nikt wcześniej w dziejach świata nie sformułował takiej myśli. Thaumadzo, zdumieli się. Cały misterny plan legł w gruzach. To, co należne jest władzy świeckiej, należy zachowywać. Natomiast władza świecka nie ma prawa wtrącać się w obszar ludzkiego sumienia. To słowa z innego świata. Ludzki zdeprawowany umysł nigdy, przenigdy by tego nie wymyślił. Lubicie różne kosmiczne opowieści? Bo to był autentyczny kosmita. Podawał się za Syna Bożego i bez wątpienia nim był. Tyle tylko, że takiego kosmity ludzie nie chcą przyjąć.
człowiek zawsze dąży do maksymalnej koncentracji władzy, do absolutyzmu oraz autorytaryzmu w sferze religijnej. Powtórzę to. Oddawajcie więc cesarzowi to, co należy do cesarza, a co należy do Boga, Bogu. Ta odpowiedź wyznaczyła standard na zawsze. Bez tego jednego zdania nie byłoby Johna Locke'a, Montesquieu'a i nowożytnego konstytucjonalizmu. No tak, ale czy ludzie przyjęli tę definicję? Ucieszyli się? Wcielili ją w życie natychmiast? A jeśli nie, to jakie będą realia tej walki o wolność sumienia? Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem i córkę z jej matką, a synową z teściową. I nieprzyjaciółmi człowieka będą jego domownicy. Jaki był świat, w którym wypowiedziane zostały te słowa? Absolutnie tyrański. Tutaj narysowałem Heroda Wielkiego, gdy był jeszcze młodzieńcem. Rysowałem go na podstawie takiego mocno obtłuczonego popiersia i Dumejczyka. Dobrze się dzieciaczyna zapowiadał. To okres jego życia, o którym teraz krótko opowiem. Zanim Herod doszedł do władzy, Judea wykrwawiała się od kolejnych powstań przeciwko Rzymianom. W jednym tylko buncie pod wodzą Peitolaosa zginęło 30 tysięcy Żydów. Dalszych 30 sprzedano w niewolę. Jak dużo pozostało wdów, sierot, kalek. Każde kolejne powstanie powodowało, że ucisk fiskalny biednego kraju stawał się coraz większy. Rzymianie przykręcali śrubę. Każdy wybuch niezadowolenia był pretekstem do kolejnych fal przemocy. Każdy nowy zryw narodowy przynosił jeszcze większą niewolę. Wszystkie te rozpaczliwe powstania narodowe miały swoją podbudowę ideologiczną. Reguła wojny synów światłości z synami ciemności. Był to apokryf, czyli księga nieznanego autorstwa i pochodzenia, która była rozpowszechniana przez sektę Eseńczyków. Dawała nadzieję ludowi umęczonej Judei. Ten fragment pokazuje, jaki był to rodzaj literatury. Powstań, mocarzu, i zagarnij twoich pojmanych jeńców, mężu chwalebny. Zabierz twój łup zdobyczny, owaleczny. Połóż rękę twoją na karkach pobitych przez ciebie, a stopę twoją na trupach wrogów twoich. Rozbij narody nieprzyjaciół twoich, a miecz twój niech pochłonie grzeszne ciała twych wrogów. Taka mieszanka Sienkiewicza z księgą Henocha. Tak właśnie został przygotowany grunt do odrzucenia Jezusa z Nazaretu. Czekano na potężnego Mesjasza opisanego w regułach wojny. To dlatego Chrystus odchodził z miejsc, gdzie powstawały kolejne fale fanatyzmu i ludzie w euforii chcieli go obwołać królem. Ten wielki monarcha miał być zwycięskim pomazańcem, Mesjaszem, depczącym z nienawidzonych Kittim, czyli Rzymian. Przez 40 lat synowie Judy i Beniamina, kapłani i lewici, mieli toczyć śmiertelne zmagania z Kittim. Walczyć będą nie tylko ludzie, ale i aniołowie. To wojna kosmiczna. 3 razy zwyciężą synowie światłości, a 3 razy demoniczni Kittim. Lecz aby zwyciężyć, synowie światłości muszą stać się doskonali przez gorliwość i skrupulatne przestrzeganie wymogów religii. Przepis za przepisem, reguła za regułą, aby tylko osiągnąć religijną doskonałość. Wtedy właśnie przyjdzie Mesjasz. Powstawały setki dziwacznych religijnych przepisów. Widzimy to zresztą w Ewangeliach na każdym kroku. W sabat, sobotę, nie wolno było robić nic. Kompletny lockdown.
To dlatego, gdy Jezus i uczniowie zrywali kłosy i jedli ziarna zboża w sabat, oskarżono ich o łamanie przepisów zakonu. Według Hasidim były to żniwa i mielenie ziaren, czyli wytwarzanie mąki w świętym dniu sobotnim. Groziła za to surowa kara. Te absurdy były wszechogarniające i trudne nawet do zrozumienia. Jedno wydarzenie wyniosło do władzy młodego Heroda. Po śmierci Pompejusza w Rzymie rozpoczyna się bezwzględna walka o władzę. Egipski król Ptolemeusz XIII, rozumiejąc te nastroje, postanawia upiec dwa wegańskie burgery na jednej patelni. Marzył o tym, aby pozbyć się swojej znienawidzonej siostry Kleopatry, a jednocześnie zyskać przychylność wojsk wiernych Pompejuszowi oraz senatowi Rzymu. Spryciula, nieprawdaż? Wiedział, że jeśli nie zabije Kleopatry, to jego mściwa, przebiegła i żądna władzy siostra zabije jego. Zdawało się, że Ptolemeusz ma w swoim ręku wyłącznie same mocne karty. To nie miało prawa się nie udać. Główne siły wojsk Cezara były bardzo daleko, a on sam z Kleopatrą i grupką swoich wiernych weteranów był zamknięty w oblężeniu. Ptolemeusz nie docenił jednak sprytu i wojskowego geniuszu Cezara. Wódz bronił się dzielnie i czasem nawet przechodził do kontrataku. Od początku wiedział jednak, że jego sytuacja nie wygląda różowo. Tak w zasadzie to była rozpaczliwie zła. Dobrze, powiem to słowo, tragiczna. Słał więc wezwania o pomoc na wszystkie strony świata. Dziwnym trafem chętnych do pomocy nie było. Wszyscy nagle, myślę, że to jedynie nieszczęśliwy zbieg okoliczności, mieli wyłączone telefony. To z absolutną pewnością przypadek. Jednak nieoczekiwanie na pomoc ruszył mu Idumejczyk Antypater, ojciec Heroda, wraz z oddziałem 1500 Judejczyków. Rozgorzała brutalna walka. Ptolemeusz XIII przegrywał i zarządził odwrót. Podczas przeprawy utonął w rzece, a klęska Egipcjan była całkowita. Cezar w triumfalnym pochodzie wjechał do Aleksandrii, gdzie jeszcze kilka dni wcześniej groziła mu zagłada. Rzymski wódz nie zapomniał nigdy, komu zawdzięcza ocalenie. Antypater był ojcem Heroda z matki Kypros, która była nabatejką. Antypater został epitropos, czyli zarządcą Judei z ramienia Rzymu. I w tych okolicznościach jego syn Herod zostanie później królem Judei. Historycy zwać go będą Herod Wielki, odróżniając go od jego synów, Heroda Antypasa, Archelausa i dwóch Herodów Filipów. Największym tyranem z nich wszystkich stanie się Herod Archelaus, który dziwnym zrządzeniem losu stanie się później tetrarchą Judei. Żydzi nienawidzili Heroda, bo był obcym. Nie był Żydem ani z linii ojca Idumejczyka, ani z linii matki Nabatejki. Ale nie to było największym problemem. Ten człowiek stał się gorliwym rzymskim kolaborantem. Ośmielił się nawet powiesić pogańskiego rzymskiego orła w świątyni jerozolimskiej. Robił wszystko, aby przypodobać się imperium. Gdy młodzi pobożni Żydzi, zeloci, rozbili ten pogański symbol, kazał ich dla przykładu spalić żywcem w ogniu. W późniejszych latach stał się chorobliwie podejrzliwy. Stworzył niezwykle sprawny aparat służby bezpieczeństwa. Jego agenci byli wszędzie i wiedzieli wszystko, co tylko działo się w Judei i w sąsiednich państwach. Zanim powstawało zarzewie buntu, agenci Heroda już byli pośród spiskowców jako jedni z nich. Po kolei zabijał członków własnej rodziny. Zabił nawet swoją ukochaną, młodą żonę, Mariammę, z rodu Hasmoneuszy, bo zdawało mu się, że spiskuje przeciwko niemu, aby przejąć jego władzę. Nie była to prawda. Mariammę była niewinna. Było już jednak za późno, bo jak się okazało, człowiek nie jest w stanie funkcjonować bez głowy. Żałował tej decyzji do końca swojego życia. Wyczyścił Sanhedryn z przeciwników Rzymu, pozabijał ich. Pozostawił jedynie kolaborantów, karierowiczów i oportunistów. Same zabetonowane trole.
I właśnie za panowania tego króla na skrawku lądu wstrząsanego kolejnymi zbrodniami w mieście Betlejem przychodzi na świat Jezus Chrystus. I w tych skrajnie wrogich i nieprzyjaznych warunkach, gdy cały świat zostaje przygotowany na utrudnienie mu życia i odrzucenie go, rozpoczyna tę swoją najeżoną niebezpieczeństwami i goryczą ziemską wędrówkę. I wiecie co? Świat już nigdy nie będzie taki sam. Królestwa będą powstawać i upadać. Wielcy mędrcy wygłoszą swoje dyrdymały przy aplauzie klakierów. Kiedyś zbrodniarze, a później święci. Ich kości będą adorowane przez tłumy. Pojawiać się będą kolejni wielcy, potężni tyrani, a ich ciała rozsypią się potem w proch. Jednak bez względu na opozycję i nienawiść do niego, imię Jezusa z Nazaretu i jego słowa będą na ustach wszystkich do końca świata, aż dopełni się czas tyranów. Rzymska Republika trwała przez blisko 500 lat. Nie było tam monarchy, był to samorząd. Przyjmuje się, że zaczęła się od obalenia tyrana Luciusa Tarquiniusa w roku 509 przed Chrystusem. Rzymianie stworzyli system elekcyjnych magistratów. Na szczycie stał senat, a za nim cztery zgromadzenia. Comitia Curiata, Centuriata, Plebis i Tributa. Ich republikański sposób rządzenia przekładał się nawet na ich militarne reguły. Tym przewyższali nawet grecką falangę. W rzymskim wojsku podczas bitwy zwykły setnik, jeśli wymagała tego sytuacja, mógł wydawać odmienne rozkazy od głównodowodzącego wodza. Nie znaczy to wcale, że panowała tam anarchia. Ci żołnierze byli niezwykle zdyscyplinowani. W roku 202 przed naszą erą Scypion Afrykański rozgromił wieloetniczną armię Kartaginy pod wodzą błyskotliwego wodza Hannibala w bitwie pod Zamą. Rzymska Republika staje się panem antycznego świata. Kartagińczycy zostają zniszczeni definitywnie do roku 146. Rzym jako republikańskie i cesarskie imperium działał do roku 476 naszej ery. Jest to moment, gdy zwycięski wódz Germanów Odoaker usuwa z tronu Romulusa Augustulusa, ostatniego cesarza zachodniego imperium. Tak się przyjmuje. Jak zobaczymy, prawda jest bardziej skomplikowana. Rzymska Republika kontrolowała cały obszar Morza Śródziemnego, Hiszpanię na wschodzie, Francję od Pirenejów po Niceę, Italię, Ilyrię, Sardynię, Sycylię, Wyspy Greckie, a także wybrzeża Azji Mniejszej. Wszystkie były rzymskimi prowincjami. Terytoria Kartaginy, Tunis i Tripoli również weszły w skład imperium. Pozostałe terytoria, aż po Eufrat, łącznie z Syrią, były rządzone przez monarchów podległych Rzymowi. Tak również wyglądała sytuacja Judei. Ta bestia była straszna, przerażająca i bardzo silna, mająca wielkie żelazne zęby, mówi proroctwo z księgi Daniela. Dobrym sposobem pokazania mentalności Rzymu jest sprawa Filipa. Grecy walczyli o to, aby wyzwolić się spod twardej ręki Filipa, króla Macedonii. Nie należy mylić go z ojcem Aleksandra Macedońskiego. Filipów było w sumie 5. Zmęczeni Grecy poprosili o pomoc Rzymian. Rzymianie, a i owszem, uwolnili ich od tego despoty, ale wkrótce okazało się, że mały palec Rzymu jest grubszy niż udo Filipa. On chłostał Greków rózgami, ale Rzymianie tłukli ich biczami i toporami. Rzym chętnie walczył o wolność ciemiężonych ludów. Były to przecież ideały republiki.
Rzymianie jednak nie chcieli dzielić się swoją wolnością z innymi narodami. Bardzo szybko wyzwoleni odkrywali, że stali się jeszcze bardziej żałosnymi niewolnikami niż poprzednio. Za wyjątkiem Brytanii, wszystkie wielkie podboje Rzymu zostały dokonane przez siły militarne Republiki, które choć czasem przegrywały bitwy, jednak zawsze zwyciężały w wojnie. Wraz ze wzrostem potęgi Rzymu, jego cnoty malały. O wczesnych Rzymianach mówi się, że posiadali zdolność do samodzielnego rządzenia przewyższającą wszystkie ludy, o których posiadamy historyczne świadectwo. Oczywiście za wyjątkiem Anglosaksonów. Dzięki temu Rzym stał się najpotężniejszym narodem całej starożytności. Jednak ich militarne triumfy napełniły Rzym złotem. Wraz z bogactwem przyszedł luksus. Wraz z luksusem pojawiła się arogancja. Wewnętrzne hamulce moralne skruszały i Rzymska Republika upadła, tak jak upadnie każda inna republika, gdy zapomni o swoich moralnych cnotach. Rzymianie przestali rządzić się sami, musieli więc być zarządzani przez kogoś innego. Zatracili zdolność do samorządzenia, a wraz z tym zniknęła republika. A wtedy jej miejsce zajęła bezwzględna tyrania Cezarów, oparta na militarnym despotyzmie. Czy ktoś słyszał o Aulusie Vitelliusie Germaniku? Jego imię znają nieliczni, a nawet jeśli znają, to jedyne, co są w stanie o nim powiedzieć, to to, że miał wyraźną nadwagę i dwa podbródki. Był on rzymskim cesarzem po śmierci Nerona. Został wyniesiony do władzy przez swoje reńskie oddziały stacjonujące w Germanii, w Colonia Agrippinensis, to okolice dzisiejszej Kolonii w Niemczech. Stało się to na początku stycznia 69 roku. To, że był zwyrodnialcem, nikogo w Rzymie specjalnie nie obchodziło. Juliusz Cezar kiedyś wymógł wprowadzenie praw przeciwko cudzołóstwu i łapownictwu. Prawo prawem, ale tak naprawdę to on albo którykolwiek z senatorów byli w stanie łamać to prawo przy każdej nadarzającej się okazji. Taka była przecież rzeczywistość cesarskiego imperium. Vitellius był tyranem, a to obchodziło wszystkich. Rzymianie znienawidzili go. Bardzo szybko. Swetoniusz napisał, że jego okaleczone ciało, zawieszone na haku, wrzucono do Tybru. Wcześniej lud wlókł go ulicami Rzymu. Zginął straszną śmiercią, mając 54 lata. Nawet jego pies za nim nie szczekał. Choć o historii Rzymu ludzie wiedzą przeważnie niewiele, to imię Juliusz Cezar jest znane każdemu. Gajusz Juliusz Cezar. Jego imię nie zostało zapomniane nigdy. Wspaniały kompozytor, zresztą jeden z moich ulubionych, Jerzy Fryderyk Händel, napisał fenomenalną operę o tym człowieku. Chociaż historia Rzymu na długie wieki pogrąża się w mrokach dziejów, a imiona i wielkie bitwy idą w niepamięć, to imię Juliusz Cezar, podobnie jak imię Aleksandra Macedońskiego, zawsze było otaczane wielką estymą. Od jego imienia pochodzi niemiecki Kaiser, w językach słowiańskich car, a w świecie islamu Kwajsar. Soreczki, ale nie wiem, jak to się wymawia. Juliusz Cezar był wybitnym dowódcą wojskowym. Pokonał m.in. Germanów pod wodzą Ariovistusa oraz Vercingetoryxa w bitwie pod Alesją, ujarzmiając niepokorną Galię, która stała się później Francją. Germanie i Galowie to nie były jakieś kruche orzeszki, wielkie jak drzwi do lotniczego hangaru chłopiska, a przy okazji niezwykle waleczni i zręczni. Nawet Rzymianie czuli się w ich towarzystwie niepewnie. Czy wiecie, że wreszcie zrozumiałem, że Asterix i Obelix z komiksów Gościnnego i Uderco to fikcja literacka? Wiedzieliście o tym? Człowiek to się uczy całe życie.
Rzymianie miażdżyli wszystko, co tylko napotkali na swojej drodze. Niewiele osób wie o tym, że Juliusz Cezar otrzymał zaszczytny tytuł Pontifex Maximus. Jego ogromny apetyt na władzę był przyczyną jego śmierci. Jego dążenia do uzyskania władzy absolutnej sprawiły, że nawet jego zwolennicy zaczęli go nienawidzić. Był znakomitym wodzem, błyskotliwym wojskowym, ale w jednym był słaby jak baton orzechowy. Nie docenił potęgi ludzkiej zawiści, a także miłości, jaką żywili Rzymianie do starych republikańskich wolności. Elity przeczuwały, czym skończą się dyktatorskie zapędy Cezara. W związku z tym został on nadziurkowany przez senatorów za pomocą ostrych narzędzi w idy marcowe 15 dnia tego miesiąca roku 44 przed naszą erą. Stało się to na terenie rzymskiego senatu. Został zdradzony przez ludzi, którym ufał, między innymi przez swojego przyjaciela Brutusa. Trzeba mu przyznać, że był z niego niezły przystojniacha i dobrze prezentował się na pomnikach. Animowanie takich posągów to czysta frajda. Po nim nastał czas Oktawiana Augusta, który również był wybitnym dowódcą wojskowym. Oktawian był jednak znacznie chytrzejszy od Cezara. Wdział maskę hipokryzji i paradował w niej do końca życia. Zachował pozór rządów republiki. Ostentacyjnie odrzucił tytuły monarchy i nazwał się skromnie Princeps Civitatis oraz Princeps Senatus, sugerując, że jest on jedynie jednym z obywateli i jednym z senatorów. Było to wierutne kłamstwo. Udał, że zrzeka się wszystkich tytułów i zaszczytów, którymi senat i lud Rzymu go obsypali. W rzeczywistości to tylko on dzierżył w swoim ręku funkcję trybuna, księcia senatu, imperatora, cenzora i Pontifexa Maximusa. Mając lat 34, Oktawian wkracza na drogę ku władzy absolutnej. Doskonale wiedział, jakie są skutki zbyt ostentacyjnego okazywania swojej władzy. Lekcję płynącą z zamordowania Cezara odrobił znakomicie. Swoją pokorę wobec senatu okazywał na każdym kroku. Oktawian stał się państwem. Otrzymany tytuł Ojciec Narodu był czymś dużo większym niż jedynie tytułem honorowym. Realia były takie, że gdy Oktawian tupnął nogą, senatorzy ślinili się i zginali w usłużnych ukłonach. Ponieważ dostojeństwo Oktawiana stało się akceptowane przez wszystkich, senat starał się wymyślić dla niego najbardziej zaszczytny tytuł. Drapano Oktawiana pod bródką i prześcigano w pomysłach. Długo obradowano w tej sprawie i wreszcie ktoś rzucił słowo Augustus, co znaczy boski. Wszyscy byli zachwyceni. Myślę, że najbardziej sam Oktawian. Augustus, ależ to brzmi. Był to tytuł, którego ani Juliusz Cezar, ani nikt inny wcześniej nie nosił. Teraz rzutem na taśmę również zamordowanego Juliusza senat ogłosił osobą boską. Nowy tytuł Oktawiana, Augustus, umacniał ten trend. Tylko nieliczni czuli przez skórę, czym to pachnie. Zapomnijcie o republice. Teraz boski Oktawian August posiadał władzę nad wszelkimi ziemskimi dobrami swoich poddanych, ale nie tylko. Stał się również władcą ich sumień. Oktawian stał się boski, więc i Imperium Romanum, które reprezentował, stało się tworem boskim i godnym wszelkiej czci. Boski August rządził 43 lata. Nie był chyba jednak dostatecznie boski, bo w końcu zakończył swoją działalność 19 września roku 14 naszej ery. Znaczy się, umarł był. Zastąpił go Tyberiusz, który kontynuował czarowanie senatorów. Podobnie jak Oktawian, on również udawał uległość i miłość do dawnej republiki. I senat usłużnie obdarzał go coraz to nowszymi zaszczytami, tytułami i przywilejami. Niezauważalnie jego władza rosła krok po kroku. Przez 9 lat
trwała ta gra, a jego rządy były tak łagodne i spokojne, jak rządy uroczego baranka z różowymi uszkami. W momencie, gdy Tyberiusz otoczył się potężną gwardią obrońców i usłużnych donosicieli, gdy odkrył, że nikt i nic mu już nie zagraża, że osiągnął pułap, do którego ani Cezar, ani Oktawian nie byli w stanie nawet dofrunąć, wtedy zaczęła się nowa era. Cesarz August powołał wcześniej oddział ochrony imperatora. Zostali nazwani pretorianami. Była to osobista gwardia przyboczna cesarza, a Tyberiusz posiadał już 9 kohort takich pretorianów. Oni strzegli go dniem i nocą. Odtąd nie było podłości ani zbrodni, której by nie popełnił jeden człowiek, który stał się państwem. Człowiek będący Bogiem na ziemi, nieograniczony przez żadną ziemską ani boską siłę, pokazał światu, czym jest władza absolutna. Pokazał światu, do czego prowadzi rzymski poganizm, nieograniczony żadnymi barierami. Najbardziej pospolitą zbrodnią stała się zdrada stanu. Ponieważ państwem był sam Tyberiusz, to każdy kaprys wodza sprawiał, że spadały głowy. Tyberiusz wymyślał najbardziej wyszukane rodzaje śmierci dla wrogów imperium, a że to on definiował, kto jest wrogiem, a kto przyjacielem, to żaden człowiek nie mógł czuć się bezpieczny. Mordował członków swojej rodziny, senatorów, arystokrację, lubował się w okrucieństwie. Mawiał, że szybka śmierć należy się wyłącznie tym, którym okazał łaskę. Z zasady jednak nie okazywał łaski. Kiedyś niejaki Carnulius, słysząc, że cesarz wzywa go do siebie na rozmowę, popełnił samobójstwo. Tyberiusz był niepocieszony. Carnulius mi uciekł, powiedział z wielkim żalem. Boski Tyberiusz również umarł, na szczęście dla świata. Po nim nastał Gaius Cezar Germanicus, zwany Kaligulą. Ten zwyrodnialec jest wszystkim doskonale znany. Ludzie dużo lepiej znają Kaligulę niż Tyberiusza, choć nie zdają sobie sprawy, że on jedynie małpował wszystko to, co wcześniej robił Tyberiusz. Ubierał się jak on, mówił jak on, żarł jak on. Kazał sprowadzać rzeźby z Grecji, utrącać im głowy i w to miejsce montować swoją podobiznę. Utrzymywał kazirodcze stosunki z najbliższą rodziną. W jego czasach ludzie prześcigali się w oddawaniu religijnego kultu Bogu Kaliguli. Był przeświadczony o swojej nieśmiertelności. W roku 38 kazał zabić prefekta gwardii pretoriańskiej Neviusa Sutoriusa Macro. Był to duży błąd, ale boski Kaligula o tym nie myślał. W styczniu roku 41 po powrocie z Galii został zamordowany w spisku Cassiusza Herea, trybuna gwardii pretorianów, Corneliusa Sabinusa i kilku innych spiskowców. Kaligula mógł już dawno zapomnieć Suetoriusa, jednak stara gwardia weteranów nie zapomniała. Tak więc rządy następców Oktawiana, czyli Tyberiusza, Kaliguli, Klaudiusza, a także Nerona i Domicjana, były rządami, które ukazały całkowite zwyrodnienie ludzkiej natury. Wiem, że jest wielu, którzy sławią starożytny Rzym jako bajkową krainę praworządności i postępu. To nie była bajka, to był koszmar. Dzieje Rzymu cesarskiego pokazują, do czego prowadzi władza, która nie ma żadnych ograniczeń. Życie ludzkie, i to zarówno niewolnika, jak i senatora, nie miało żadnej wartości. Wielu imperatorów uwielbiało poniżać bogaczy i pastwić się nad rzymską arystokracją. Starożytny Rzym był kulminacją prastarej, misteryjnej religii pogaństwa, które pobudza najgorsze ludzkie instynkty. Imperator nie ruszał się z wyra, jeśli bocian leciał po niebie w niewłaściwą stronę. To był znak. Ci ludzie byli niebywale zabobonni. Zgadzam się, że pośród cesarzy pojawił się również okres lepszych władców, jak Nerwa, Trajan, Hadrian,
Antoninus Pius czy Marek Aureliusz. Ten okres zakończył się jednak wraz z rządami Commodusa. Dzieje Rzymu trafnie podsumował rzymski historyk Tacyt. Dzieje Rzymu to historia despotyzmu, nieustannych oskarżeń, niewierności w przyjaźni i w rodzinie, ruiny niewinności, jedno nieustanne powtarzanie przyczyn kończących się tym samym ponurym wydarzeniem, nie przedstawiającym żadnej nowości z powodu podobieństw i nużącego powtarzania tej samej historii w kolejnych odsłonach. Imperatorowie zasiadali na tronie Rzymu, wyniesieni do władzy przez prymitywne żołdactwo w chwilach jego kaprysu. Większość tych żołnierzy nigdy nawet nie widziała Rzymu. Ci panowie ogromnego imperium otrzymywali władzę absolutną w wyniku intryg i zbrodni. Pośród cesarzy od Commodusa do Konstantyna, a było ich grubo ponad 40, którzy nosili tytuł Imperator Augustus, jedynie 7 z nich umarło śmiercią naturalną. 2 z nich, Decius i Valerian, zginęło z rąk barbarzyńców. A cała reszta zginęła śmiercią gwałtowną w konwulsjach umierającego imperium. Ich historia zostanie powtórzona w dziejach papiestwa, bo jak zobaczymy, Rzym Cezarów stanie się Rzymem papieży. Słyszałem opinię, że moje filmy są niebywale nudne. To może tłumaczyć, dlaczego mają tak niską oglądalność. Tak sobie usiadłem i myślałem i wymyśliłem, że może jest to czas na coś specjalnego. Pora na quiz. Co jest najbardziej niebezpieczną robotą na świecie? Jakieś propozycje? Pomyślmy. Praca na statku do połowu krabów, gdzieś daleko na Morzu Arktycznym. Wielkie, zmrożone na kość przestrzenie i arktyczne sztormy. Minus 40 i porywisty wiatr. Ugryzienie przez kraba? No, jest to bolączka, niemniej to żaden problem. Jednak zmycie z pokładu wprost do lodowatej wody problemem jest już niewątpliwie. No, chyba że jest się kaczką. O, mam. A może saper? Że co, że stres? Możliwość detonacji własnego jestestwa? Niekomfortowe warunki pracy? Przecież to wymarzona praca na wyjazdach, niekiedy egzotycznych, i w młodym, dynamicznym zespole, nie? No to weźmy strażaka. Mam do nich wielki szacunek, ale tutaj trzeba być naprawdę twardym. To nie jest robota dla kogoś z lękiem przed zapałkami. Też nie? No dobrze. A może zajęcie faceta, który wymienia żarówkę na iglicy drapacza chmur w Dubaju? Ten tutaj w uniformie, jeszcze na etacie. Związki zawodowe i firma dbają o jego warunki pracy. Przeszedł niezbędne szkolenia pracy na wysokości. Do czasu. Szybko odkryto, że znacznie taniej jest zatrudnić Kasima na umowę o dzieło. Firma zaoszczędzi, a facet też ogromnie zadowolony, bo ma w końcu robotę na pustyni. Nie. To wszystko nic. Mam dla was coś naprawdę ekstremalnego. To absolutny numer 1. Od końca IX wieku przez blisko 250 lat bycie papieżem stanie się najbardziej niebezpieczną robotą na kuli ziemskiej. Ever. Poza nielicznymi przypadkami, papieże generalnie dzielili się na 3 kategorie. Na tych, którzy rządzili krótko, bardzo krótko albo ultra krótko. Aż dziwne, że nikt nie robi o tym filmów dokumentalnych. Kilka przykładów. Stefan VI był papieżem przez 216 dni. Walentyn 40 dni. Bonifacy VI 15 dni. Romanus 92 dni. Teodor II 19 dni. Leon V 124 dni. Krzysztof 92 dni. Leon VI 187 dni. Jan XII 78 dni. Benedykt V 32 dni. Bonifacy VII dni 30.
a to tylko niektórzy z nich. Obawiam się, że nawet zakitowane prochami i przeżarte przez alkohol gwiazdy rocka czy rapu żyją dłużej. Lambert zmarł bezpotomnie, więc dla obrony przed Berengariuszem i cesarzem Arnulfem należało szybko wystarać się o nowego protektora Rzymu. Wybór padł na króla Prowansji, Ludwika. Ludwik najpierw w październiku roku 900 koronował się w Pawii na króla Italii, a w lutym roku 901 wkroczył do Rzymu, gdzie otrzymał koronę Świętego Cesarstwa Rzymskiego i miano cesarza Ludwika III. Jednakże szybko zawiodły nadzieje w nim pokładane. Gdy wycofał się na północ, stronnicy Berengariusza w Rzymie uwięzili w lipcu 903 roku papieża Benedykta IV, a zamordowawszy go, osadzili na papieskim tronie Benedyktyna, Leona V, którego już po 4 tygodniach uwięził i zamordował dawny kapelan Benedykta IV, kardynał Krzysztof. Oficjalne czynniki watykańskie uważają Krzysztofa za antypapieża, lecz niesłusznie, skoro przez pół roku Rzym nie miał papieża poza Krzysztofem i wcale nie pragnął zmiany. Tak, tak, owszem, zgadzam się. Republikański i cesarski Rzym pozwalał podbitym narodom na oddawanie czci swoim bogom. Jednak ci bogowie, podobnie jak ludzie, którzy je czcili, byli odtąd poddanymi majestatu Rzymu i ich bóstw. Ludzie ci byli teraz niewolnikami imperium. Chociaż te egzotyczne bóstwa zostały dołączone do panteonu Rzymu, stały one niżej w hierarchii niż Jupiter i pozostałe rzymskie bożki. Chrześcijaństwo, które uznawało tylko jednego Boga, który mówił o sobie, że jest ponad każdym ziemskim autorytetem, było całkowicie niekompatybilne z systemem społecznym i politycznym cesarskiego Rzymu. Bardzo precyzyjnie wyraził to Cyceron. Żaden człowiek nie może mieć swoich osobistych bogów. Człowiek nie będzie czcił żadnych własnych lub cudzoziemskich bóstw, jeśli nie zostały one uznane przez prawo publiczne Rzymu. Imperium było dla Rzymianina synonimem najwyższego dobra. Bogowie wspierali państwo, zaś państwo wspierało bogów. Każde odstępstwo od tej reguły było traktowane jako zdrada stanu i ateizm. Głęboko wierzono, że rzymscy bogowie zapewniali cesarzom i narodowi błogosławieństwa i dobrobyt. Chrześcijaństwo pojawiło się w Rzymie akurat wtedy, gdy chwała imperium zaczynała przygasać. Było więc kogo obarczyć winą za wszelkie niepowodzenia. W Rzymie chrześcijanie byli nazywani ateistami nie dlatego, że zaprzeczali istnieniu bóstwa. Wyznawcy Chrystusa odrzucali roszczenia państwa i cesarza do ich prawa w regulowaniu relacji człowieka z Bogiem. Taka postawa była jednoznaczna z oskarżeniem o nieuznawanie władzy cesarza. W ten sposób chrześcijaństwo zostało zrównane z pozostałymi wrogami imperium i w jego oczach było groźniejsze od innych, ponieważ stało się wrogiem wewnętrznym. A tego cesarz nie mógł puścić płazem. Przez 250 lat żaden człowiek wyznający wiarę w Chrystusa nie był pewny dnia ani godziny. Był banitą. Prawa Rzymu nie chroniły ani jego samego, ani jego majątku. Cała potęga imperium była przeciwko niemu. Ciekawe, że największymi prześladowcami chrześcijan byli najlepsi z cezarów. Wszyscy ci degeneraci jak Caracalla czy Commodus przede wszystkim obawiali się elit, a nie zwykłych ludzi. Cesarz Tyberiusz w panicznej obawie o swoje życie okopał się na wyspie Capri i stamtąd wydawał rozkazy. Nie bardzo rozumiem. Przecież gdy został cesarzem, był już starym zgredem. Myślał, że będzie rządził wiecznie? Miał patent na mrożenie w ciekłym azocie i occie winogronowym?
Powrót do rzymskich tradycji, które uczyniły Rzym potęgą, i do bogów republiki oznaczał planowe i systematyczne niszczenie chrześcijan, a kary przeznaczone dla wrogów rzymskiego imperium były szczególnie okrutne. Twierdzenie, że autorytet jakiegoś boga przewyższa autorytet Rzymu, było jednocześnie bluźnierstwem i występowaniem przeciwko państwu. Ten niuans perfekcyjnie wykorzystali żydowscy przywódcy religijni, gdy Chrystus stał przed Poncjuszem Piłatem, namiestnikiem Imperium Rzymskiego. Przywódcy duchowi narodu uderzyli w najsłabszy punkt Poncjusza Piłata. Znali doskonale realia panujące w państwie Tyberiusza. Zasugerowali, że jeśli namiestnik wypuści Chrystusa, to wykaże tym samym, że nie dba o autorytet cesarza. Było to mistrzowskie zagranie. Tyberiusz był znany z podejrzliwości i okrucieństwa. Stworzył niezwykle efektywny aparat represji i donosicielstwa. Nie chodzi tu o przypadek, gdy ktoś zwymiotował na popiersie Tyberiusza wykonane z alabastrowego marmuru. Mówimy o błahostkach. Duch paranoi nie jest jedynie cechą naszych czasów. Donosiciele byli wszędzie. Nawet jeśli ktoś krzywo spojrzał na rzeźbę z jego podobizną, ryzykował, że cesarz dowie się o tym od gorliwych szpiegów. Działo się tak nie tylko w Rzymie, ale i w odległych prowincjach. Osoba, która okazała niedostateczny szacunek wizerunkowi imperatora, podlegała karze śmierci. I zaczęli go oskarżać, mówiąc: zastaliśmy tego człowieka, jak odwracał naród i zakazywał płacić podatki cesarzowi, mówiąc, że on jest Chrystusem, królem. A rozebrawszy go, ubrali go w szkarłatny płaszcz, upletli koronę z cierni i włożyli mu na głowę, a w prawą rękę dali trzcinę i padając przed nim na kolana, naśmiewali się z niego, mówiąc: witaj, królu Żydów! Cała ta scena to klasyczny przykład połączenia państwa i kościoła. I ten schemat pojawiał się ciągle i ciągle w dziejach świata. Szkarłat był kolorem władzy. Nosili go imperatorowie i dowódcy rzymskiej armii. Barwnik ten otrzymywano ze ślimaka morskiego, Stramonita haemostoma. Trzeba było mieć bardzo dużo ślimaków, żeby zafarbować choćby mały skrawek tkaniny. Juliusz Pollux w II wieku naszej ery w dziele Onomastikon napisał, że Herakles jako pierwszy ufarbował swoją szatę kolorem purpurowym. Później podarował ją nimfie o imieniu Tyros. Ten barwnik był potwornie drogi. Jest to kolor Wielkiego Babilonu z Księgi Apokalipsy. Berło lub laska były również oznaką władzy. Korona z kolczastego krzaku dopełniła ceremonii koronacji. Oni potraktowali Jezusa jako uzurpatora, który rości sobie pretensje do ziemskiego tronu, mariażu kościoła i państwa. Żydzi jednak wołali: jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się cesarzowi. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i usiadł na krześle sędziowskim, na miejscu zwanym Litostrotos, a po hebrajsku Gabata. I powiedział Piłat do Żydów: oto wasz król. Lecz oni zawołali: strać, strać, ukrzyżuj go. Piłat ich zapytał: waszego króla mam ukrzyżować? Naczelni kapłani odpowiedzieli: nie mamy króla poza cesarzem. Widzicie? Powiedzieli to. Tymi słowami odrzucili zasady teokracji ustanowione pod górą Synaj 1500 lat wcześniej. To Bóg Izraela był ich królem. Nie mamy króla, tylko cesarza. Izrael przestał być narodem wybranym. Ich definitywne odrzucenie nastąpiło 3 lata później wraz z ukamienowaniem Szczepana.
Te słowa powtórzą się jeszcze w historii nieraz. Litos Trotos to piękne miejsce reprezentujące godność i powagę tronu sędziowskiego. I to właśnie w tym pięknym miejscu doszło do tej haniebnej farsy. Tak działa połączenie kościoła i państwa. Piękno i dzieła wielkich artystów związane są nierozerwalnie z ziemskim królestwem. Często najwięksi zbrodniarze, jacy zasiadali na tronach, byli wielkimi miłośnikami rzeźby, muzyki, opery, malarstwa. Byli również mecenasami największych artystów. Zauważmy, że ateizm również tworzy takie religijne uwielbienie przywódców. Taki boski kult osoby wodza w państwach komunistycznych, prześciganie się w dziwacznej adoracji ojców rewolucji występowały wcześniej w państwie Cezarów. To jest kult, to jest religia jednostki, kult stworzenia. Ludzie wymyślali najbardziej absurdalne formy dewocji i kultu wielkiego Tyberiusza. System, który zbudował Tyberiusz, był niezwykle podobny do sprawnego aparatu inwigilacji, który wcześniej wdrożył Herod Idumejczyk, król Judei. Za wyjątkiem Nerona, zwyrodnialcy tacy jak Domicjan, Vitellius, Commodus, Elagabalus czy Maksimin nie ścigali chrześcijan. Oni nie stanowili dla nich problemu, bo najbardziej bali się buntu wojskowych czy spisku senatorów. Ci cesarze byli nie tylko najgorszymi władcami Rzymu, ale i najgorszymi ludźmi z całej historii świata. Byli potworami. Skala ich wynaturzenia jest nawet trudna do opisania słowami. Dla odmiany najlepsi władcy Rzymu nie prześladowali chrześcijan dlatego, bo byli okrutni. Filozof Marek Aureliusz był nie tylko jednym z najlepszych władców, jakich Rzym kiedykolwiek posiadał, ale był również jednym z najbłyskotliwszych umysłów całej starożytności. Wespazjan był rozsądnym i sprawnym władcą, ale to on zniszczył świątynię jerozolimską w roku 70 oraz był gorliwym mordercą chrześcijan. Dodajmy do tego również Trajana, żołnierza, poetę, Decjusza oraz Dioklecjana. Kontrowersje pomiędzy chrześcijanami a Rzymianami nie były sporami pomiędzy osobami czy stronnictwami politycznymi. Były to zmagania pomiędzy całkowicie przeciwstawnymi ideami. Po stronie chrześcijaństwa było to głoszenie całkowitej wolności. Po stronie Rzymu była to zasada całkowitego despotyzmu. Po stronie chrześcijańskiej było to głoszenie zasady wolności sumienia i wolności osobistej. Po stronie Rzymu natomiast zasady całkowitego odrzucenia indywidualizmu i absolutnego poddania w niewolę spraw boskich i ludzkich, spraw religijnych i świeckich. Właśnie tego samego ducha despotyzmu przejmują później biskupi Rzymu. I to oni w czasach Konstantyna Wielkiego przeobrażają się w papiestwo. Gdy cesarz przenosi się do nowej stolicy imperium, do Konstantynopola, biskupi Rzymu natychmiast zapełniają tę próżnię. Rzymskich biskupów zaczęto traktować jako arbitrów i rozjemców w ważnych sprawach. Zwracano się do nich, aby rozstrzygali kontrowersje teologiczne, a również szukano ich wsparcia w kontaktach z cesarzem. Ich znaczenie religijne i świeckie gwałtownie rosło. To od IV wieku rozpoczyna się na serio pogoń papieży za władzą absolutną. Potrójna korona staje się symbolem władzy nad niebem, ziemią i podziemiem. Pontifex Maximus zostaje Bogiem na ziemi i tutaj powstaje jego królestwo. Cesarz Dioklecjan po anarchii, która nastała w Rzymie w wieku III, postawił rzymskiego Molocha na nogi. Zreformował armię, system podatkowy, administrację państwową. Jego działania dały solidne podstawy do stworzenia Bizancjum, czyli wschodniego imperium. Jako dobry administrator odroczył na jakiś czas to, co było pewne. Nieuchronny upadek rzymskiego imperium.
Dioklecjan był jednym z największych prześladowców chrześcijan spośród wszystkich rzymskich cesarzów. Tak został zapamiętany przez historię. W rzeczywistości do chrześcijan nic nie miał. W jego państwie chrześcijanie pełnili ważne funkcje państwowe. Także na cesarskim dworze było ich dużo. Jednak Galeriusz, który był współwładcą, a szczególnie jego matka, nienawidzili chrześcijaństwa. Edykt przeciwko chrześcijanom obowiązywał przez 10 lat, ale tak naprawdę szczególnie brutalne prześladowania trwały przez 2 lata. Let's make America great again. Uczyńmy Amerykę znowu wielką, mawiał Donald Trump. Let's make Rome great again. Uczyńmy Rzym wielkim na nowo, jak mawiał Dioklecjan. Oczywiście po łacinie. Dioklecjan głęboko wierzył, że wystarczy wrócić z wielką gorliwością do rzymskich bóstw, aby uczynić Rzym wielkim ponownie. Tak wyglądała właśnie próba powrotu do tradycji i splendoru starożytnego Rzymu. Dioklecjan, zmęczony sprawowaniem władzy, wycofał się z życia publicznego i osiadł na stałe w dzisiejszym chorwackim Splicie. Po nim nastaje Konstantyn, któremu nadano przydomek Wielki. Edykt z Milanu powstał według projektu Konstantyna i Licyniusza. Został ogłoszony w 313 roku, zaraz po wielkich prześladowaniach chrześcijan dokonanych przez Dioklecjana. Edykt z Milanu uznawał chrześcijaństwo jako jedną z religii Rzymu. Czytamy w nim. Każda osoba zamieszkująca rzymskie prowincje ma przywilej wybrania i wyznawania swojej własnej religii. Prześladowania ustały. Czy teraz nastał czas, kiedy nadeszła era separacji kościoła i państwa? Nic z tych rzeczy. Szybko okazało się, że każdy, kto wyznaje inną wersję chrześcijaństwa niż chrześcijaństwo rzymskich biskupów, będzie miał bardzo poważny problem. Dopóki bycie chrześcijaninem było związane ze śmiertelnym ryzykiem, dopóty pozostawało ono czyste i oparte na biblijnych zasadach. W czasach Konstantyna następuje poganizacja chrześcijaństwa. W zasadzie staje się ono mieszaniną wszystkich religii imperium, zaczynając od kultu Mitry i Jupitera, aż po kult Kybele i Izydy. I ten amalgamat pogaństwa z chrześcijańską terminologią staje się religią państwową, rzymskim chrześcijaństwem katolickim, czyli powszechnym. I od tego momentu biada każdemu, kto odrzuca jego heretyckie dogmaty. Katolicy apologeci zastanawiają się, kiedy doszło do nawrócenia cesarza Konstantyna na chrześcijaństwo. Jeden podaje rok 306, inny 312, a jeszcze inny 321. A pojawia się też rok 323 lub 327. Są tacy, którzy twierdzą, że stało się to na łożu śmierci, bo dopiero wtedy Konstantyn przyjął chrzest. Ten jeden fakt powinien wzbudzić podejrzenia. Znam człowieka, który nie chciał czekać do lata i kazał się ochrzcić zimą w Przeręblu. O 9 rano było wtedy 18 na minusie. Wiem to, bo trząsłem się z zimna na brzegu. Kostkowi Wielkiemu natomiast się nie śpieszyło. Dziwne, niezwykle. Ja twierdzę, że cesarz Konstantyn nie nawrócił się nigdy. Konstantyn był pierwowzorem typowego poganina, który obwiesza się chrześcijańską symboliką. Pewien historyk nazwał go nawet archetypem papisty wszystkich wieków i lądów. Cesarz Konstantyn, jako Pontifex Maximus, miał prawo ogłaszać święta religijne. Venerabili die solis. To dekret o wywyższeniu niedzieli z 321 roku. Było to zwieńczenie prastarej pogańskiej praktyki oddawania czci wschodzącemu słońcu. Apollo Phosphorus w ognistym, złotym, słonecznym rydwanie, przemierzający nieboskłon od świtu aż po zmierzch. Czy mówiłem już, że Apollo, którego czcił Konstantyn, był bogiem światła? Wszystko mi się miesza. A nie, powiem o tym za chwilę.
Sobór w Nicei z roku 325 dał kolejny impuls do utrwalenia niedzieli jako dnia świętego Dies Solis. Wielkanoc miała być obchodzona odtąd w niedzielę, dzień słońca, a nie być związana, tak jak u Żydów, z pełnią księżyca w okolicach 14 dnia miesiąca Nisan, czyli daty ukrzyżowania Chrystusa. Wszystkie monety i inskrypcje z jego czasów, łącznie ze słynnym łukiem triumfalnym po zwycięstwie nad Maksencjuszem, zawierają pogańskie symbole solarne. Konstantyn był czcicielem Apolla, boga piękna, sztuki i światła. Czcił również Mitrę, który w zasadzie był wschodnim odpowiednikiem Apolla. W jego najbliższym otoczeniu nie brakowało pogańskich kapłanów, którzy celebrowali różne uroczystości. Nie zaniechał tego do końca swoich dni. Wystarczy wymienić kapłana Sopatera, który prowadził misteryjne ceremonie podczas obchodów związanych z założeniem Konstantynopola. Do miasta Konstantyna sprowadzono też sanktuaria Minerwy z Lindos na Rodos, Kybele z góry Dindymus, o której krążyły legendy, że sprowadzili ją tu Argonauci. Trzy muzy z góry Helikon, Aoide, Melete i Mneme. Dodatkowo sprowadzono tu królową morza Amfitrite oraz bożka Pana. W obchodach cesarz w kunsztownym rydwanie obwoził po mieście figurę bogini Fortuny i rozkazał, aby obchodzono jej święto każdego roku. W życiu Konstantyna nie było żadnych oznak biblijnego nawrócenia i zmiany charakteru. Jak był okrutny, tak pozostał okrutnym i zdeprawowanym człowiekiem aż do końca. Gdy zachorował, tuż przed śmiercią przesłał biskupowi Nikomedii list. Napisał w nim, że podejrzewa swoich braci i ich dzieci o otrucie go. Polecił swemu najstarszemu synowi, aby go pomścił. Dwojgu członkom rodziny królewskiej udało się uciec, ale sześciu książąt poniosło śmierć. W związku z tym daje się zauważyć smutny paradoks. Cesarz Konstantyn był większym tyranem i okrutnikiem pod koniec życia niż przed swoim domniemanym nawróceniem. W katolickiej hagiografii Konstantyn przedstawiany jest jako wielki anioł stróż i współpracownik papieża Sylwestra. Stał się więc pierwowzorem wszystkich przyszłych despotów i zbrodniarzy wyniesionych na ołtarze. I w końcu umarł rzekomo chrześcijański cesarz Konstantyn. Na sumieniu miał żonę, syna, teścia, szwagrów i siostrzeńca. I gdyby tego było mało, to jeszcze by się znalazło niemało. Eusebiusz z Cezarei napisał o Konstantynie. Duszę miał po trzykroć błogosławioną, zjednoczoną z Bogiem, wolną od wszelkich ziemskich nieczystości. Drodzy moi widzowie, życzę wam gorąco, ale naprawdę gorąco, abyście dostali się jednak do innego nieba niż wielce błogosławiony cesarz Konstantyn oraz niezmierzony, pobożny tłumek innych wielkich świętych i dobrodziei. Sądzimy, że nikt nie będzie miał najmniejszych trudności ze stwierdzeniem, że cesarz Konstantyn nigdy nie był chrześcijaninem we właściwym znaczeniu tego słowa. Jego postęp w znajomości chrześcijaństwa nie był postępem w praktykowaniu jego cnót. Jego zamiłowanie do okazywania swojej władzy i rozrzutności, jego podejrzliwość i despotyzm rosły wraz ze wzmacnianiem się jego władzy. Nawet najjaśniejszy okres jego panowania został splamiony brutalnymi zbrodniami, których okrutny duch tej epoki oraz jego wywyższenie jako absolutnego monarchy usprawiedliwić w żaden sposób nie może. Cesarz Teodozjusz, ostatni władca, który sprawował władzę jednocześnie we wschodnim, jak i zachodnim cesarstwie, panował od roku 379.
Początkowo rządził z Gracjanem i Walentynianem II. Postawił sobie za cel wymuszenie jedności wiary. Jak Dioklecjan chciał powrotu do dawnych bóstw, tak Teodozjusz pod wpływem katolickiego duchowieństwa chciał całkowitej unifikacji chrześcijaństwa. Jego dekrety sprawiły, że powszechne katolickie chrześcijaństwo stało się jedyną oficjalną religią Imperium Romanum. Cytat z Edyktu z Tesalonik roku 380 brzmi następująco. Chcemy widzieć wszystkie ludy, które podlegają miłościwej władzy naszej łaskawości, żyjące w wierze, jaką przekazał Rzymianom apostoł Piotr i którą głosi się tak, jak niegdyś, także dzisiaj i którą wyznaje, jak każdy wie, papież Damazy i biskup Piotr z Aleksandrii. Nakazałem, żeby ten tylko, kto przestrzega tego prawa, mógł przybrać imię katolika, a wszyscy inni, jako nierozumni i szaleni, zostali napiętnowani hańbą nauki heretyckiej. Winni oni spodziewać się przede wszystkim pomsty Bożej, a następnie naszej kary stosownie do decyzji, którą powzięliśmy z natchnienia niebios. Większości populacji zdaje się, że działania inkwizycyjne to wyłącznie specyfika średniowiecza. Nie. Oni wzięli się za prześladowanie i mordowanie znacznie wcześniej. Umiera cesarz Dioklecjan i chrześcijanie natychmiast zaczynają polować na innych chrześcijan. Pomimo, że wielu poddanych Teodozjusza było poganami, to cesarz był nieugięty. Jego poddani mieli być rzymskimi chrześcijanami, katolikami i nie było od tego odwołania. Każde odstępstwo od katolickiej doktryny stawało się zdradą stanu. W ciągu 15 lat wydał co najmniej 15 edyktów przeciwko heretykom. Człowiek, któremu przylepiono łatkę heretyka, nie mógł pełnić żadnych publicznych funkcji. Oprócz tego stopniowo pojawiają się konfiskaty mienia oraz inne środki przymusu. Cesarz wstępuje na drogę ekumenizacji religii i postępujących represji wobec niepokornych, a wszystko ku radości swoich duchowych doradców. Przypomnę, że w XVII-wiecznej Polsce inowierca również nie mógł pełnić funkcji publicznych w wyniku agresywnej kontrreformacji i również zbory protestanckie były niszczone i przejmowane. Było to zgodne z linią wytyczoną w kazaniach sejmowych Piotra Skargi. W roku 384 za panowania cesarza Maximusa niejaki Priscillian oraz jego zwolennicy zostają potępieni przez sobór w Bordeaux jako heretycy. W związku z tym odwołali się do cesarza Maximusa o pomoc w rozwiązaniu sprawy. Jednak trzech biskupów, Ignatius, Magnus i Rufus, interweniowało u cesarza i wtedy Priscillian oraz sześć innych osób popierających go zostało ściętych. Początkowo siłowe rozwiązanie sprawy Prisciliana budziło silne kontrowersje i stało się skandalem. Jednak już wkrótce błogosławiony Augustyn z Hippony potwierdzi zasadność zabijania heretyków. A w roku 447 biskup Rzymu, Leon, zwany Wielkim, również święty Kościoła, pochwalił egzekucję Prisciliana i jego zwolenników. Leon ogłosił, że zabijanie heretyków jest sprawiedliwe. I w tym momencie następuje całkowite połączenie Kościoła i państwa. Jednak Kościół nie osiąga jeszcze pełnej mocy aż do pamiętnego roku 538. Póki co na jego drodze stoją jeszcze Ostrogoci. Trzy narody będące w opozycji do rzymskiego papiestwa, Herulowie zniszczeni w 493 roku, Wandalowie zniszczeni w 534 roku i wreszcie Ostrogoci w 538 znikają z historii w wyniku działań biskupów Rzymu. Totalna
anihilacja. Wizygoci na Półwyspie Iberyjskim i Lombardowie w samej Italii, niechętni papiestwu, zostaną podbici później. Karol Wielki pobije Lombardów, otwierając w ten sposób drogę do powstania państwa kościelnego. Jednak te dwa ludy nie zostaną fizycznie wyniszczone. Jest to precyzyjne wypełnienie proroctwa z Księgi Daniela. Proroctwa o małym rogu. I teraz robi się naprawdę ciekawie. Nie wyłączajcie przypadkiem odbiorników i nie miejcie do mnie żalu, bo prawda boli. Była taka zasada na Dzikim Zachodzie. W salonie do pianisty się nie strzelało. Te wszystkie nudziarstwa, o których wam opowiadałem, mają głęboki sens. Skupmy się teraz. Król Pergamonu, Attalos III, Filometor Euergetes, syn Eumenesa II Sotera, przekazał w testamencie swój majątek i państwo Rzymowi. Stało się to w roku 133 przed Chrystusem. Jego celem było uchronić Pergamon przed wojną z Rzymem, przejęciem władzy przez despotę Arystonika, a także niedopuszczeniem do buntu biedoty i niewolników. Księga Apokalipsy Jana podaje nam interesującą charakterystykę Pergamonu. Jest to jeden z wymienionych tam 7 kościołów. A do anioła kościoła w Pergamonie napisz. To mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Znam twoje uczynki i wiem, gdzie mieszkasz. Tam, gdzie jest tron szatana. A trzymasz się mojego imienia i nie wyparłeś się mojej wiary, nawet w dniach, gdy Antypas, mój wierny świadek, został zabity u was, tam, gdzie mieszka szatan. Dwukrotnie powtórzona zostaje informacja dotycząca Pergamonu. Jest to miejsce, gdzie mieszka szatan. Ale o co chodzi konkretnie? Już wyjaśniam. Pergamon w epoce Imperium Greckiego stał się najważniejszym i najpiękniejszym miastem Grecji. Jego biblioteka ustępowała jedynie tej w Aleksandrii. Co znajdowało się w tej bibliotece? Cała wiedza tajemna Babilonu, wielki skarb okultyzmu. W Pergamonie znajdowały się również świątynie ku czci Ateny Nikeforus, Hery, Demeter i słynny na cały świat ołtarz Zeusa, czyli królowa niebios i rzymski Jupiter. Było to arcydzieło helenistycznego kunsztu. Król Persów, Cyrus, po zdobyciu Babilonu wygnał stamtąd kapłanów Esagila. Oni wszyscy przenieśli się właśnie do Pergamonu. Zabrali ze sobą tabliczki i zwoje. Babilon był wcześniej centrum starożytnej, misteryjnej religii. Zapomnijcie o Egipcie. Egipcjanie i Asyryjczycy zawsze czerpali z misteriów Babilonu. To jak wzorzec z Sewr. Wraz z babilońskim kapłaństwem powędrował do Pergamonu tytuł, uwaga, uwaga, Pontifex Maximus. Oznaczał najwyższego kapłana misteriów. Odtąd był to tytuł władców Pergamonu z dynastii Attalidów. A teraz popatrzmy na scenę kuszenia na pustyni. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich wspaniałość. I powiedział do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Wynika ze słów szatana, że do niego należą, cytat, wszystkie królestwa świata oraz ich
wspaniałość, czyli cała chwała ziemskich monarchów i ich tytuły pochodzą z jego nadania. Jest to znak Kaina z Księgi Rodzaju. Pamiętamy, że w symbolice biblijnego proroctwa bestia, czyli zwierzę, oznacza ziemskie królestwo. I dał jej smok swoją moc, swój tron i wielką władzę. I oddali pokłon smokowi, który dał władzę bestii. Oddali też pokłon bestii, mówiąc: któż jest podobny do bestii? Któż z nią może walczyć? I teraz po kolei. Szatan przekazuje swój tron, moc i wielką władzę ziemskiemu królestwu. Mowa o kolejnych imperiach z 7 rozdziału Księgi Daniela. Są tam opisane Babilon, Medopersja, Grecja, Rzym. Rzym jest ostatni. Monarcha imperium jest jego wasalem i z jego ręki otrzymuje wszystkie atrybuty. Koronę, przywileje, siłę i autorytet. I teraz dochodzimy do meritum. Tytuł Pontifex Maximus znajdował się w Pergamonie od czasów Cyrusa. Oczywiście nie był to tytuł w języku łacińskim. Ten termin oznacza autorytet najwyższego kapłana pogańskich misteriów. Attalos III, król Pergamonu, wraz ze swoim państwem ofiarował Rzymowi tytuł Pontifex Maximus. Staje się on teraz własnością Rzymu, a konkretnie Senatu Rzymskiego. Pamiętajmy o tym, że mamy jeszcze okres republiki, ale nadchodzą czasy imperatorów i usłużny senat obdarzy tym tytułem pierwszego dyktatora. W roku 63 przed Chrystusem, w dzień elekcji, młody Juliusz Cezar, wychodząc z domu, ucałował swoją matkę. Szczególnie czule powiedział jej do widzenia i oświadczył, że albo wróci do domu jako Pontifex Maximus, albo nie wróci do niego nigdy. Jego obawy okazały się przesadzone. Uzyskał większą ilość głosów niż wszyscy inni kandydaci razem wzięci. Lud Rzymu i senatorowie póki co nadal go kochali. Juliusz Cezar staje się najwyższym kapłanem misteriów, Pontifex Maximus. Po nim tytuł przechodzi na kolejnych imperatorów: Oktawiana, Tyberiusza, Kaligulę, Klaudiusza itd., itd. Uwaga, a teraz czas na deser. W roku 382 naszej ery Flavius Gratianus Augustus, czyli Gracjan, cesarz zachodniorzymski, za namową Ambrożego zrzeka się tytułu Pontifex Maximus. Ambroży był biskupem Mediolanu, obecnie świętym kościoła katolickiego. I właśnie w tym momencie, gdy cesarz rzymski, Gracjan, zrzeka się funkcji pontifexa, przenosi go na biskupów Rzymu. Tak powstaje papiestwo. I nie jest ono jakimś osobnym bytem. Jest ono kontynuacją cesarstwa rzymskiego. Nawet język pozostaje ten sam, a senat staje się kurią rzymską. Jest jeszcze czymś więcej. Bezpośrednią kontynuacją najwyższego autorytetu pogaństwa, uosabianego w tytule Pontifex Maximus. Bardzo mi przykro, kochani, ale 2 i 2 daje 4. Dlatego w 14 rozdziale Apokalipsy drugi anioł ogłasza: Upadł Babilon, wielkie miasto, bo winem gniewu swego nierządu napoiło wszystkie narody. Możecie oczywiście zignorować tę informację i postąpicie dalej jak uważacie, ale moja rada jest taka. Zwiewajcie z Babilonu. Oto czwarta bestia. Straszna, przerażająca i bardzo silna, mająca wielkie żelazne zęby. Pożerała i miażdżyła, a resztę deptała swoimi nogami. Różniła się od wszystkich bestii, które były przed nią, i miała 10 rogów. Uważnie przypatrywałem się rogom, a oto mały róg wyrósł między nimi i 3 spośród tych pierwszych rogów zostały wyrwane przed nim.
A oto w tym rogu były oczy, podobne do oczu ludzkich, i usta, mówiące wielkie rzeczy. Papiestwo to właśnie ten mały róg, który wyrasta z czwartego królestwa Rzymu. Pierwotnie republiki, a później imperium Cezarów. Jest to precyzyjne wypełnienie proroctwa. Żadne inne królestwo nie wypełnia kryteriów tego proroctwa. Tylko i wyłącznie rzymskie papiestwo. I absolutnie nikt inny nie chlubi się z posiadania tytułu Pontifex Maximus. Sami sprawdźcie zresztą. Oficjele z każdego kościoła świata, powtórzę to, z każdego kościoła świata, kłaniają się przed tym tytułem. Nie muszą tego robić oficjalnie. Mogą twierdzić, że są obserwatorami. Mogę zapytać jeno, obserwatorami czego? Balpeor? Mogą należeć do organizacji jak Światowa Rada Kościołów, Together for Europe, Working Group of Christian Churches, Global Christian Forum, Protestant Federation, Evangelical Alliance i dziesiątki innych. Owieczki mają być wierne, bierne, posłuszne i nieświadome. Ostatnie takie huczne spotkanie miało miejsce w Rzymie 30 września 2023 roku. Czytamy w proroctwie, że Rzym będzie inny niż pozostałe królestwa. Jego inność polegała na tym, że nie miał króla. Rzym powstał jako republika, był samorządem. Jego inność polegała również na tym, że dziedziczy wszystkie cechy poprzednich królestw, a jego władza trwa aż do końca świata. Rzym republikański staje się Rzymem cesarskim, a na koniec przeistacza się w Rzym papieski, jak pokazaliśmy. 10 rogów to państwa, które powstały na gruzach Rzymu Cezarów. Ten mały róg to papiestwo, może powstać dopiero po całkowitym zniszczeniu opozycji trzech narodów, Herulów, Wandalów i Ostrogotów. To o tym cytat. Synu zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci, także zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga. Mówił apostoł Paweł. Antychryst miał pojawić się w Kościele Bożym i wynieść się ponad wszystkich, podając się za Boga. I właśnie tak się stało. Paweł dodał jeszcze. A teraz wiecie, co przeszkadza, także się objawi w swoim czasie. Wyniesienie papiestwa do władzy było możliwe dopiero po upadku Rzymu imperatorów oraz opozycji tych trzech narodów. Gdy Gracjan zrzeka się tytułu Pontifex Maximus, dochodzi do oficjalnego przejścia z Rzymu Cezarów do Rzymu papieży. Biskupi Rzymu muszą jeszcze chwilkę poczekać na całkowitą śmierć Imperium Cezarów. Jak zobaczymy w następnym filmie, oni są bardzo cierpliwi. I zobaczyłem bestię wychodzącą z morza, mającą 7 głów i 10 rogów. A na jej rogach było 10 koron, a na jej głowach imię bluźnierstwa. A bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, a jej łapy jak u niedźwiedzia, a jej paszcza jak paszcza lwa. I dał jej smok swoją moc, swój tron i wielką władzę. I żeby nie było żadnych wątpliwości, w Księdze Apokalipsy, ostatniej księdze Biblii, mamy potwierdzenie proroctwa Daniela ze Starego Testamentu. Ta bestia ma wszystkie cechy lwa, czyli Babilonu, niedźwiedzia, czyli Medów i Persów, oraz pantery, Grecji, i dał jej smok swoją moc, swój tron i wielką władzę. Przekazanie tytułu Pontifex Maximus to przekazanie tronu i władzy papiestwu. Tak Imperium Romanum staje się świętym cesarstwem rzymskim.
I tak powstaje pogaństwo w najnowszej odsłonie. Wspomniany przeze mnie wcześniej Leon I Wielki, który stał się później świętym Kościoła katolickiego i prawosławnego, panował na tronie papieskim Rzymu w czasie, gdy Moloch zachodniego Imperium Rzymskiego rozpadał się w oczach. Był papieżem od roku 440 do 461. To on wyniósł rzymskich biskupów ponad innych biskupów chrześcijaństwa. Tak jak widzieliśmy, był to długotrwały proces, jednak na Leonie I osiąga on swój przełom. Odtąd biskupi Rzymu nie muszą walczyć z pozostałymi biskupami. Ich prymat zostaje utwierdzony. Od teraz zaczną walczyć z cesarzami. Leon I z miejsca ruszył do wyplenienia odstępstwa od chrześcijaństwa powszechnego, znaczy się katolicyzmu. To odstępstwo nazywał herezją. Ten papież w 432 listach i 96 homiliach głosił dogmat o zwierzchnictwie rzymskiego biskupa w całym Kościele, co jest niebiblijne. To on utrzymywał, że papiestwo posiadło swą moc od Chrystusa, który przekazał ją apostołowi Piotrowi, a Piotr przekazał ją jakoby swoim następcom, co jest również niezgodne z Biblią. W 451 roku na soborze w Chalcedonie jego uczestnicy zakrzyknęli, że głos Leona jest jak głos samego apostoła Piotra. Jego zwierzchnictwo uznało zarówno wschodnie, jak i zachodnie cesarstwo z Walentynianem III. Cesarz ogłosił to wcześniej dekretem z roku 444. Na ironię zakrawa fakt, że właśnie za Walentyniana zachodnie cesarstwo rzymskie straciło większą część swoich terytoriów. Ostało się w zasadzie tylko w Italii. Tutaj właśnie papieże od Leona I w górę umocnili swój tron, jak chwast, który wyrasta na zgliszczach budynku. Jest to niezmiernie interesujące, w jaki sposób papiestwo zdołało podporządkować sobie królów i ich poddanych. Papieski Rzym, budując swoją doczesną potęgę, uczynił z Italii pole bitwy. W tym samym czasie obniżył swoje duchowe standardy, aby połączyć w jedno duchownych i możnowładców. Teraz Królestwo Chrystusa stało się królestwem tego świata. Rywalizacja zaczyna się za cesarza Justyniana, który zrobił wiele, aby wynieść doczesną władzę papieży. Justynian był dumny ze swojej teologicznej wiedzy. Myślał raczej o podporządkowaniu sobie papiestwa niż poddaniu się jego władzy. W związku z tym od roku 542 aż do końca swego panowania w roku 565 w Italii trwały ciągłe wojny. Raz górą był Justynian, innym razem papieże. Jednak podczas, gdy królowie żyją i umierają, to papiestwo trwa niezmiennie i żyje przez całe wieki. Dlatego też zwycięstwo było pisane wyłącznie rzymskim papieżom. Katoliccy pisarze przedstawiają papieży jako źródło błogosławieństwa i szczęścia dla całej ludzkości. Wystarczy jednak spojrzeć na konkrety. Katolicka Hiszpania trwała tylko dzięki tonom złota zrabowanym w Nowym Świecie. Większość społeczeństwa żyła tam w nędzy i w potwornym ucisku. Gdy żołnierze Napoleona otworzyli kazamaty inkwizycji na początku XIX wieku, wypełzły z nich zmasakrowane ludzkie cienie. W XX wieku katolicki dyktator Francesco Franco torturował opozycjonistów, stosując metody i narzędzia hiszpańskiej inkwizycji. Tereny katolickiej Italii od IV wieku, gdy papiestwo w unii z Konstantynem staje się bytem politycznym, to niekończące się wojny. Aż do 1870 roku Włochy są terenem ciągłego rozlewu krwi. Jeszcze w połowie XX wieku ponad połowa obywateli Włoch to analfabeci. I powiedział tak.
Czwarta bestia oznacza czwarte królestwo na ziemi, które będzie różniło się od wszystkich królestw i pożre całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją. A dziesięć rogów oznacza, że z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, a po nich powstanie inny, który będzie różnił się od pierwszych i poniży trzech królów. Będzie mówił słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego. Będzie zamierzał zmienić czasy i prawa, gdyż będą wydane w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu. Po rozpadzie Imperium Rzymskiego dziesięć narodów przejmuje kontrolę nad jego terytorium. Po zniszczeniu opozycji Ostrogotów papiestwo ma problem. Tworzy swoje państwo na terenie Italii, gdzie punktem centralnym jest Rzym. Jednak Lombardowie roszczą sobie prawo do tego samego terytorium. W proroctwie Daniela czytamy, że jego moc będzie potężna, lecz nie dzięki własnej sile. To jest precyzyjne podsumowanie całej historii papieskich Cezarów. Karol Młot, który w imponujący sposób w październiku roku 732 pokonał Saracenów pod Poitiers, staje na celowniku papiestwa. Papież Grzegorz III słodzi mu i posyła do niego klucze grobu świętego Piotra, a co ważniejsze, ogłasza się dziedzicem autorytetu cesarskiego Rzymu. Nadaje Karolowi tytuł rzymskiego konsula. Lombardowie byli podwójnie znienawidzeni. Raz, że chcieli przejąć Italię, a dwa, że nie pozwalali katolickim biskupom mieszać się do polityki. Tym razem nie udało się papieżowi poszczuć Karola Młota na Lombardów, ale papiestwo jest bardzo cierpliwe. Tymi słowy kolejny papież, Stefan III, podjudzał potężnych Franków przeciwko Lombardom. Ja, Piotr Apostoł, wraz z całą hierarchią, biskupami, opatami, kapłanami i wszystkimi mnichami, protestuję, napominam i zaklinam was, najbardziej chrześcijańskich z królów, Pepinie, Karolu i Karlomanie, wraz ze wszystkimi sędziami, książętami, hrabiami i całym ludem Franków. Matka Boża również was przyzywa, napomina i nakazuje, zarówno ona, jak i trony, królestwa i cały zastęp aniołów, aby ocalić umiłowane miasto Rzym przed tymi znienawidzonymi Lombardami. Jeśli się pośpieszycie, ja, Piotr Apostoł, obiecuję wam moją opiekę w tym i w przyszłym życiu. Przygotuję dla was najwspanialsze rezydencje w niebie. Obdarzę was niekończącymi się rozkoszami raju. Zjednoczcie się z moim ludem w Rzymie, a ja udzielę wam wszystkiego, o co będziecie się modlić. Rzymskie papiestwo uzurpuje sobie pochodzenie od apostoła Piotra. On sam jednak w swoim pierwszym liście, w 5 rozdziale, napisał, jaka była jego pozycja w kościele apostolskim. Paście stado Boga, które jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie, nie dla brudnego zysku, ale z ochotą, i nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, lecz jako wzór dla stada. Samo słowo apostoł nie ma nic wspólnego z posiadaniem jakichś specjalnych przywilejów i władzy nad innymi. Apostolos to posłaniec Ewangelii, kaznodzieja. Terminem kleros, kler, określano w Nowym Testamencie wszystkich wiernych Kościoła. Także nie chodzi tutaj o jakąś wąską, uprzywilejowaną grupkę kominiarzy z kropidełkami. Tutaj przetłumaczone zostało to słowo jako stado Boga. Piotr w tym fragmencie używa terminu
katakiriewo, nawiązując bezpośrednio do słów Chrystusa, który mówił o królach ziemi, o tych, którzy sprawują władzę nad ludźmi. Tak więc w dużym skrócie, utrzymywanie, że apostoł Piotr był pierwszym papieżem, jest zwykłą herezją, jest to kompletnie niebiblijne. A oto Kościół. Nie ma znaczenia jaki i gdzie. Chodzi o zasadę. Popatrzmy na te dwie postaci. To częsty motyw na fasadach kościołów. Ten osobnik z lewej trzyma sieć. Zagarnia nią wszystko, co się trafi. Od szlamu z dna zwykłych bandytów, przez noworodki, po staruszków. W końcu nawet włoskich mafiozów chowano z wielką pompą w otoczeniu kościelnych dostojników. Ten po prawej z kolei trzyma miecz. Jeśli ktoś nie chce zostać pobożnym obywatelem, chrześcijaninem, to wtedy to panisko z mieczem zrobi wszystko, żeby ten ktoś jednak zmienił zdanie. To symbol Unii Kościoła i Państwa. Katolicyzm nie jest w stanie przetrwać bez wsparcia państwa. Jest to jedyny powód, dlaczego ciągle żyje, chociaż zaliczył te wszystkie blaski i cienie. Trwa przez całe wieki i ma się świetnie. I zapewniam was, że dotrwa do końca świata, pomimo głosów o jego bliskim upadku. Biblijne proroctwo to mówi i tak się stanie. Politycy i duchowieństwo, państwo i Kościół, wszędzie, gdzie głoszona jest ta doktryna, mamy do czynienia z pogańskim systemem sprawowania władzy. To jest właśnie wino Babilonu z Apokalipsy Jana. Powiedzmy to wprost, to nie jest chrześcijaństwo. Posłuchajmy dwóch historii ze Starego Testamentu. Gdy Kościół i państwo jednoczą się, wtedy leje się krew. Dlatego został zabity prorok Izajasz, dlatego prorok Jeremiasz był prześladowany. Chrystus został skazany na śmierć dokładnie w myśl tej samej zasady. Napisała więc listy w imieniu Achaba. Opieczętowała je jego pieczęcią i wysłała te listy do starszych i do dostojników, którzy byli w jego mieście i mieszkali z Nabotem. W listach tak napisała: ogłoście post i posadźcie Nabota przed ludem i postawcie przed nim dwóch synów Beliala, aby zaświadczyli przeciwko niemu, mówiąc: złorzeczyłeś Bogu i królowi. Potem wyprowadźcie go i ukamienujcie, aby umarł. I mężczyźni tego miasta, mianowicie starsi i dostojnicy mieszkający w jego mieście, uczynili tak, jak im poleciła Jezabel, zgodnie z tym, co było napisane w listach, które do nich wysłała. Wtedy Amazjasz, kapłan Betel, posłał do Jeroboama, króla Izraela, taką wiadomość: Amos spiskuje przeciwko tobie pośród domu Izraela, także ziemia nie może znieść wszystkich jego słów. Tak bowiem mówi Amos: Jeroboam umrze od miecza, a Izrael na pewno zostanie uprowadzony ze swej ziemi do niewoli. Potem Amazjasz powiedział do Amosa: widzący, idź, uciekaj do ziemi Judy i tam jedz chleb i tam prorokuj, a w Betel już więcej nie prorokuj, bo to jest świątynia króla i dom królewski. Polecam wam księgę Daniela. Te symbole są tak czytelne. Anioł daje wskazówki, jak należy interpretować te symbole. Jest to księga prorocka, która wielokrotnie opisuje sposób pojawienia się papiestwa i jego cechy. 8 rozdział potwierdza i rozszerza informację o pojawieniu się imperium papieży. Róg to król. Kozioł z następnego fragmentu to Aleksander Macedoński, który zakończył działalność imperium Medów i Persów, pokonując Dariusza. Aleksander nie miał synów. Gdy zapytano młodego, umierającego króla, kto ma objąć po nim władzę, odpowiedział: najsilniejszy. Nastał czas
wojny. Czterech generałów Aleksandra podzieliło między siebie jego ogromne państwo. Ptolemeusz, Seleukos, Lizymach i Kasander. Ci dwaj pierwsi stali się najpotężniejsi. Wkrótce Rzym przejmie pozostałości greckiego supermocarstwa. I wkrótce z tej czwartej bestii wyłoni się papieski Rzym. Król o srogim obliczu to ten sam mały róg z rozdziału 7 i król północy z 11 księgi Daniela. Mały róg, bo jego pojawienie się będzie bardzo powolne, bez większego rozgłosu. Na przestrzeni wieków będzie osiągał coraz to nowe cele i pokonywał kolejne przeszkody, aby w końcu osiągnąć władzę absolutną. Ten baran, którego widziałeś o dwóch rogach, to są królowie Medów i Persów. A ten kosmaty kozioł to król Grecji. A ten wielki róg między jego oczami to pierwszy król. A to, że został złamany, a powstały cztery inne w jego miejsce, oznacza, że cztery królestwa powstaną z jego narodu, ale nie będą miały jego potęgi. A pod koniec ich panowania, gdy przestępcy dopełnią swej miary, powstanie król o srogim obliczu i podstępny. Jego moc będzie potężna, lecz nie dzięki własnej sile. Będzie niszczył w sposób zadziwiający i szczęśliwie mu się powiedzie w działaniu, bo zniszczy mocarzy i lud święty. Jego moc będzie potężna, lecz nie dzięki własnej sile. Jak zobaczymy w kolejnym rozdziale, żaden kraj świata nie jest w stanie wypełnić kryteriów tego proroctwa. Tylko i jedynie papieski Rzym. Pewne fałszerstwo dało papieżom narzędzie do ciągłego wzmacniania swojej władzy. Aż do momentu, gdy królowie ziemi staną się bezsilni wobec jego mocy. Donacja Konstantyna, zwana również Constitutum Constantini, składa się z dwóch części. Pierwsza, Confessio, to sfabrykowana relacja z nawrócenia na wiarę chrześcijańską cesarza Konstantyna. Jak mówiłem, nigdy to nie nastąpiło. Konstantyn był i pozostał poganinem. Na samym początku był w opozycji do cesarza Galeriusza, który prześladował chrześcijan. Galeriusz, aby usprawnić procesy sądowe, skasował obrońców. W ten sposób wydawanie wyroków znacząco się skróciło. Można było skazać każdego bez żadnych dowodów. Czy widzimy ten nasilający się trend w naszych czasach? Konstantyn nie zgadzał się z Galeriuszem, nie popierał jego wrogości do chrześcijaństwa i siłą rzeczy popierał biskupów. Później, gdy sam został cesarzem, wszedł w unię z biskupami Rzymu, aby wzmocnić swoje rządy. Druga część donacji Konstantyna, zwana Donatio, to lista majątku rzekomo przekazanego biskupom Rzymu przez cesarza Konstantyna. Ta część wymienia również papieskie tytuły i przywileje. Donacja Konstantyna jest najsłynniejszym fałszerstwem w dziejach zachodniej kultury. Te wszystkie zmyślone przywileje i wyssane z palucha prawo do zasiadania papieża ponad królami ziemi to sfałszowane listy papieży od Klementa rok 100 do Grzegorza Wielkiego rok 600. Te wszystkie dęte dowody zostały zebrane przez Izydora Mercantora w IX wieku, stąd nazwa dokumenty pseudo-izydoriańskie. Fałszerstwo udowodniono dopiero w XV wieku dzięki pracy m.in. badacza Lorenzo Valla. Fałszywkę wyśmiewało wielu intelektualistów, m.in. Dante Alighieri i Erasm z Rotterdamu. Mimo to donacja Konstantyna funkcjonowała w kościele katolickim jako potwierdzenie jego władzy duchowej i świeckiej aż do XIX wieku, a we Włoszech, Hiszpanii oraz Portugalii nawet dłużej. Nie jest to jedyne fałszerstwo w dziejach tzw. stolicy Piotrowej. Jeszcze przed X wiekiem ojcowie kościoła bizantyjskiego skarżyli się, że w przypadku jakichkolwiek kontrowersji teologicznych wysłannicy Rzymu pojawiali się na synodach zaopatrzeni w sterty rzekomo starożytnych
dokumentów potwierdzających ich wywody. Oczywiście nikt o tych papierach wcześniej nie słyszał. Mnisi tworzyli takie dokumenty na zawołanie. Istniały całe klasztorne manufaktury produkujące starożytnie wyglądające manuskrypty, aby wzmocnić coraz większą rządzę władzy kolejnych papieskich cezarów. W końcu przecież cel uświęca środki, jak mawiał święty Ignatius Loyola. Z Google'a wyczytałem ostatnio, że było jedynie 3,7% złych papieży. Ciekaw jestem, jaką metodą dokonali takich obliczeń. I można zadać pytanie, jak oni w ogóle definiują zło. Fałszowanie historii postępuje w najlepsze. Mówiłem już, że tak w zasadzie nie ma filmów dokumentalnych o historii papiestwa. Ten temat jest dziwnym trafem omijany przez dokumentalistów. Przecież skoro papiestwo istnieje od 2000 lat, to warto byłoby pokazać jego wspaniałą historię. Pontyfikat za pontyfikatem, pontyfikat za pontyfikatem. Problem jest następujący. Historia papiestwa pokazuje wyraźnie, że są to dzieje demonów, a nie świętych. Jeśli jest to jedyne prawdziwe chrześcijaństwo, to powinno posiadać owoce odrodzenia, które przychodzą na człowieka z działania Ducha Bożego. O tym mówi Biblia. W związku z tym zacytuję teraz apostoła Pawła. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. No cóż, w przypadku świętych i nieomylnych biskupów Rzymu to dzieje ludobójstwa, kłamstwa, despotyzmu, fałszerstw, krwawych intryg, symonii, tortur, afer, cudzołóstwa, nepotyzmu, kazirodztwa i wszelkich innych zbrodni. Naprawdę nie ma czym się chwalić. To nie pasuje do dzisiejszej narracji. W tej całej ponurej historii pontifexów od samego początku były tylko i wyłącznie takie cechy. Tutaj znowu apostoł Paweł. Zazdrość, mężobójstwa, pijaństwa, biesiady i tym podobne rzeczy, o których przepowiadam wam, jako mi przedtem powiedział, iż którzy takowe rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Myślę, że jest to doskonały moment, aby zakończyć tę część. W następnych zagłębimy się w dalsze meandry historii. Niestety zajmiemy się również protestantyzmem. Jak dla mnie jest to bolesny i bardzo aktualny temat. Chciałbym teraz pozdrowić wszystkich moich nauczycieli historii. Zdecydowanie za późno, bo jak się zdaje, większość z nich już prawdopodobnie nie żyje. Teraz, z perspektywy lat, bardzo żałuję, że byłem dla was takim gorzkim krakersem. Jednak o pewnych rzeczach mi nie opowiadaliście. Muszę przyznać dzisiaj, że historia potrafi być nieprawdopodobnie fascynująca. Thank you.